Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy. Otwieram 36. sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, zwołaną w trybie zdalnym w związku z artykułem 15 ZZX ustawy, ustęp 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Witam wszystkich radnych, witam pana starostę, zarząd powiatu pruszkowskiego, pana sekretarza, panią skarbnik powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów i biur starostwa, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów lokalnych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy oglądają przebieg sesji w trybie online. Informuję Państwa, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi w pracy radnego to przede wszystkim podczas wykonywania mandatu radnego swoboda wypowiedzi podczas sesji i komisji rady. Nie można naruszać danych osób fizycznych, w sprawach których prowadzona jest dyskusja. Radny w wykonywaniu mandatu musi mieć na uwadze ochronę dóbr osobistych osób, na temat których się wypowiada, w tym prawo do prywatności i dobre imię. Należy zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w związku z nowymi uprawnieniami informacyjnymi, które gwarantują radnym kompetencje kontrolne. Radny musi mieć świadomość, że jego prawo do informacji pozyskiwanych w ramach mandatu nie jest bezwzględne i niczym nieograniczone. Często informacje zawierają dane osób fizycznych, w tym również dane szczególne, szczególnej kategorii, czy dane o wyrokach i skazaniach. Dostęp do informacji publicznej nie oznacza automatycznego dostępu do danych osobowych. Nie wolno ujawniać publicznie danych osób fizycznych pozyskanych w trakcie sprawowania mandatu radnego. Nie wolno wykorzystywać danych osobowych do prywatnych celów, w tym zaspokajania własnych ambicji. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczać pozyskane dane osobowe zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Szczególnie przechowywanych poza starostwem należy je chronić przed dostępem do osób postronnych, członków rodziny, znajomych. Wydruki zawierające dane osobowe należy niszczyć za pomocą niszczarki. Nie można wyrzucać danych do kosza i nie pozostawiać bez nadzoru. Szanowni Państwo, radni, którzy dołączą do nas w trakcie posiedzenia lub będą chcieli opuścić sesję, proszeni są o zgłaszenie tego faktu w celu odnotowania w protokole. Proszę również, aby po wyczytaniu nazwiska potwierdzili Państwo swoją obecność. Radni, którzy mają dostęp do sesji, bardzo proszę, aby odznaczyli kworum w aplikacji sesja. I przechodzę do odczytywania. Proszę o potwierdzenie obecności przez pana Mariusza Baranowskiego. Potwierdzam. Dziękuję. Proszę o potwierdzenie panią Magdalenę Bejer. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Proszę o potwierdzenie panią Ewę Borodnicz. Dzień dobry. Próbowałam na sesji, nie bardzo mi wychodzi, więc jestem, tylko zmelduję się. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie pana Zdzisława Brzezińskiego obecności. Jestem. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Poproszę o potwierdzenie obecności pana Mirosława Chmielewskiego. Potwierdzam również w aplikacji. Dziękuję. Proszę o potwierdzenie obecności przez pana Stanisława Dymurę. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witam. Proszę o potwierdzenie obecności przez pana Adriana Ismonka. Witam serdecznie, jestem obecny. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o potwierdzenie obecności przez panią Halinę Górniak-Uszyńską. Widzę, że pani jest na sesji odznaczona. Czy może pani włączyć mikrofon i potwierdzić swoją obecność, Halino? Dobrze, wrócimy jeszcze. Pan Grzegorz Kamiński. Jestem obecny na sesji, również potwierdziłem. Dziękuję. Pani Katarzyna Klimaszewska. Dzień dobry, państwo, jestem obecna. Dzień dobry. Pani Ewa Kubiak. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Andrzej Kurzela.
Panie Andrzeju, głos. Potwierdzam obecność. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Pani Agnieszka Kuzimińska. Pan Andrzej Niedbała. Pan Krzysztof Remuza. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Monika Sawicka. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Przemysław Sieciński. Pan Paweł Siekierko. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Sobczak. Jestem, dzień dobry. Udało mi się na sesji. Tak. Dzień dobry, super, dziękuję. Pani Mirosława Śliwińska. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Również udało mi się na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Artur Świercz. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Pani Lidia Wrona. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Paweł Zacny. Pan Paweł Zacny odznaczył obecność. Jeszcze jakby mógł głosowo potwierdzić, choć wiem, że jest. Mikrofon poprosimy o włączenie. Pani Aurelia Zalewska. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Pani Dorota Zglińska. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Oświadczam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą 23 osoby, 23 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 27 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Panie przewodniczący, Halina Górniak-Kuszyńska, potwierdziłam swoją obecność, ale teraz myślę, że mnie słychać. Tak, teraz panią słychać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze o potwierdzenie obecności przez panią mecenas Marię Jasińską. Dzień dobry, czy nas słychać? Dzień dobry, słychać głośno i wyraźnie. Dziękuję. Poproszę o potwierdzenie obecności pana sekretarza Michała Landowskiego. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. I poproszę o potwierdzenie obecności przez panią skarbnik, panią Lidię Truszkowską. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Informuję, że kolejnym punktem porządku są wnioski do porządku obrad. Porządek został przesłany wraz z materiałami. Czy macie państwo jakieś pytania? Panie przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek do porządku obrad. Zgłosiłem się do sesji do zabrania głosu. Dobrze, bardzo proszę, udzielam panu głosu. Szanowni państwo, chciałbym prosić o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały, która była przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów kilkanaście minut temu. Jest to uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Tę uchwałę podjęliśmy w czerwcu bieżącego roku, ale w międzyczasie otrzymaliśmy umorzenie kredytu z Funduszu Ochrony Środowiska. I to umorzenie zmieniło nam sytuację na tyle, że musimy w trybie dość nagłym zmieniać naszą uchwałę dotyczącą zaciągniętego kredytu. O szczegółach przemówienia uchwały oczywiście szczegóły przedstawi pani Lidia Truszkowska. Natomiast prosiłbym o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad jako punkt ósmy przed uchwałami zmieniającymi WPF i budżet. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby wprowadzić jakieś wnioski? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym poddaję pod głosowanie wprowadzoną do porządku w punkcie dziewiątym
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR 439/2021. Bardzo proszę, abyście Państwo głosowali za pomocą e-sesji. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Panie Przewodniczący, mi nie działa e-sesja. To proszę o głosowanie głosowe. Jestem za. Dziękuję. Pan Stanisław Demura, jak głosuje? Sesję przycisnąłem, jestem za. Dziękuję bardzo. 22 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony o punkt podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR 439/2021, a kolejność punktów zmieniła się odpowiednio. Informuję, że kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z 34 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Stwierdzam, że w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosu sprzeciw protokołu z 34 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, protokół został przyjęty. Tym sposobem zamykam punkt 4 i przechodzę do punktu 5. Informuję, że w tym punkcie przyjmiemy protokół z 35 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Stwierdzam, że w związku z brakiem uwag i również nie odnotowując głosu sprzeciw wobec protokołu z 35 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, został on przyjęty. Zamykamy punkt 5 i przechodzimy do punktu 6. Informuję, że kolejnym punktem jest informacja numer 21/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 10 czerwca bieżącego roku do 25 sierpnia bieżącego roku, BR 433/2021. Otwieram, Szanowni Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W związku z brakiem chętnych zamykam dyskusję. Zamykam punkt 6, przechodzę do punktu 7 i proszę o dalsze prowadzenie obrad przez pana przewodniczącego Pawła Zacnego. Przekazuję. Dzień dobry Państwu. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego numer BR 431/2021. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Mariusza Baranowskiego, o omówienie projektu uchwały. Dzień dobry, Szanowni Państwo, dziękuję za głos. W związku z zawiadomieniem, jakie wpłynęło w dniu 1 czerwca 2021 roku do Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczące radnego Rafała Sierackiego, komisja na 3 posiedzeniach po analizie dokumentacji i wyjaśnień prosi o podjęcie uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego Sierackiego. Ja bym chciał tutaj jeszcze to uzasadnić. Były w tej sprawie prowadzone trzy posiedzenia, na które również był zaproszony pan Sieracki. Prosiliśmy go o dodatkowe wyjaśnienia. No niemniej tutaj to uzasadnienie dla Państwo je dostali, ale dla formalności pozwolę sobie przeczytać. Czy mogę? Tak. Tak, mogę? Tak, proszę, już. Bardzo proszę. W dniu 1 czerwca 2021 roku do Rady Powiatu Pruszkowskiego wpłynęło pismo mieszkańca gminy Raszyn z dnia 31 maja z załączonymi oświadczeniami dwóch mieszkanek Dawid Bankowych w gminie Raszyn, informujące, że radny powiatowy pan Rafał Sieracki nie zamieszkuje na terenie powiatu pruszkowskiego. W dniu 2 czerwca 2021 roku przewodniczący Rady Powiatu przekazał pismo radnym powiatu oraz wyłączył się z dalszego procedowania sprawy. W dniu 7 czerwca 2021 roku na podstawie artykułu
383, paragraf 3 kodeksu wyborczego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Zacny wezwał radnego Rafała Sierackiego do złożenia wyjaśnień w sprawie zarzutów zawartych w piśmie mieszkańca gminy Raszyn z dnia 31 maja bieżącego roku, dotyczących domniemania naruszenia prawa wybieralności, a także nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów. Poprosił o sprecyzowanie miejsca, w którym przebywa z zamiarem stałego pobytu oraz gdzie koncentruje się jego aktywność życiowa. Radny Rafał Sieracki w dniu 14 czerwca złożył oświadczenie wraz z załącznikami, które zostało przesłane do wszystkich radnych. Załączniki do oświadczenia dostępne były do wglądu w biurze rady. W dniu 22 czerwca 2021 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego Rafała Sierackiego. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca zapoznała się z załącznikami do oświadczenia radnego Rafała Sierackiego, to jest potwierdzeniem zameldowania radnego w gminie Raszyn w Dawidach Bankowych, PIT 36 za 2020 rok, potwierdzającym rozliczenie się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, umową najmu lokalu dla żłobka w Dawidach Bankowych, aktem notarialnym zakupu działki w gminie Raszyn, potwierdzeniem brata o zamieszkaniu radnego pod wskazanym adresem wraz z refundacją kosztów, oświadczeniami innych mieszkańców, zrzutem ekranu z portalu osób, które poświadczyły o niezamieszkiwaniu przez radnego wskazanego miejsca, zrzutem ekranu z relacji z turnieju charytatywnego Przyjazd na Dłoń. Komisja poprosiła o dostarczenie dodatkowych, niezanonimizowanych dokumentów zawierających adres zamieszkania radnego w momencie wyborów, listopad 2018, objęcia mandatu, luty 2020 i obecnie, na tamtą chwilę był to czerwiec 2021, takich jak rachunki, umowy, deklaracje, zeznania podatkowe, akty notarialne lub inne dokumenty potwierdzające adres zamieszkania radnego. W dniu 6 lipca radny Rafał Sieracki złożył wnioskowane przez komisję dokumenty. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 7 lipca 2021 roku przewodniczący komisji Mariusz Baranowski poinformował, że Rafał Sieracki przekazał na okres wyborów samorządowych PIT 36 za 2018 rok, zawierające wszystkie dane oraz adres zamieszkania w Raszynie. Z momentu objęcia mandatu załączona została informacja dotycząca zatrudnienia radnego zawierająca adres zamieszkania w Raszynie. Następny dokument dotyczył sprzedaży samochodu z listopada 2020 roku, gdzie również wskazany został raszyński adres zamieszkania. Ponadto z okresu obecnego radny Rafał Sieracki przekazał oświadczenie majątkowe złożone w kwietniu 2021 roku do wojewody mazowieckiego, w którym jako adres zamieszkania zostały wpisane Dawidy Bankowe w gminie Raszyn. Dokument świadczący o wiązaniu przyszłości z gminą Raszyn stanowił wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce znajdującej się w gminie Raszyn z czerwca 2021 roku. Przewodniczący komisji zauważył, że przekazane dokumenty pozwoliły na szersze spojrzenie na sprawę, są z różnych okresów oraz składane do różnych instytucji, a także posiadają wyraźnie wskazane miejsce zamieszkania radnego w gminie Raszyn. Komisja poprosiła o dostarczenie niezanonimizowanego aktu notarialnego zakupu nieruchomości położonej w gminie Raszyn, stanowiącego załącznik numer 4 do oświadczenia złożonego w dniu 14 czerwca 2021 roku. W dniu 15 lipca 2021 roku radny Rafał Sieracki złożył pismo informujące, że załączony do oświadczenia akt notarialny miał wykazać zamiar stałego pobytu w gminie Raszyn i w takim kontekście został on załączony. Wynika z niego, iż w dniu 5 marca 2021 roku nabył nieruchomość w gminie Raszyn. W przekonaniu radnego dostarczył on szeroką gamę przekrojonych, niezanonimizowanych dokumentów, w których wykazał, że jest wieloletnim mieszkańcem gminy Raszyn. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lipca 2021 roku przewodniczący komisji Mariusz Baranowski poinformował, że komisja badając sprawę zapoznała się z przekazanymi dokumentami. Zarzut mieszkańca gminy Raszyn komisja sprawdzała na bazie dokumentów dostarczonych przez radnego Rafała Sierackiego. Stwierdził, że przedstawione dokumenty są wiarygodne i potwierdzają miejsce zamieszkania na terenie powiatu pruszkowskiego.
Na podstawie dostarczonych dokumentów poddał wątpliwość oświadczenia mieszkanek gminy Raszyn załączone do pisma mieszkańca gminy Raszyn. W dyskusji na portalu społecznościowym jedna z tych osób podaje, że od urodzenia mieszka w Warszawie w gminie Ursynów. Natomiast radny Rafał Sieracki oprócz oświadczeń mieszkańców gminy Raszyn dostarczył różne dokumenty poświadczające adres zamieszkania na terenie powiatu pruszkowskiego w różnych okresach, a także wykazujące jego aktywność społeczną i działania mające na celu wiązanie przyszłości z tym miejscem. Wniosek pozwolenia na budowę domu. Na prośbę komisji o dostarczenie niezanonimizowanego aktu notarialnego zakupu nieruchomości położonej w gminie Raszyn, stanowiącego załącznik numer 4 do oświadczenia złożonego w dniu 14 czerwca 2021 roku, radny Rafał Sieracki złożył w dniu 15 lipca pismo. Radny Rafał Sieracki został zaproszony na posiedzenie komisji w dniu 19 lipca 2021 roku, podczas którego wskazał, że istnieje zasada domniemania niewinności i podkreślił, że w donosie nie znajduje żadnych konkretnych dowodów. W treści donosu nie ma wskazanych osób, które stwierdziły, że nie zamieszkuje na terenie gminy Raszyn, a załączone oświadczenia zawierają tylko informacje, że nie jest widywany przez te osoby. Zaznaczył, że mieszkaniec Raszyna jest radnym gminy Raszyn, który startował z listy konkurencyjnej partii, tak jak mieszkanki, które złożyły oświadczenia. Stwierdził, że dostarczył konkretne dokumenty, dowody, w których wskazane jest jego miejsce zamieszkania na terenie powiatu pruszkowskiego i oświadczenia wielu osób potwierdzających ten fakt. Podsumowując, powiedział, że donos nie zawiera żadnych dowodów na to, że nie mieszka na terenie powiatu pruszkowskiego. Nawiązując do sprawy wydania dowodu osobistego przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, wyjaśnił, że w chwili obecnej każdy obywatel może złożyć wniosek o dowód osobisty w każdej gminie, a ponieważ pracuje w Warszawie, złożył wniosek o dowód osobisty w najbliższym urzędzie dzielnicowym. Radca prawny, mecenas Katarzyna Radosiewicz, obecna na posiedzeniu komisji w dniu 19 lipca, podkreśliła, że sama instytucja wygaśnięcia mandatu ma szczególny charakter, ponieważ ingeruje w prawo konstytucyjne. Radny Rafał Sieracki został wybrany w wyborach demokratycznych na radnego powiatu pruszkowskiego. Uważa, że taki donos, oczywiście z ostrożnością i respektem, należy potraktować jako element walki politycznej. Analizując dowody w sprawie przedstawione przez radnego Rafała Sierackiego, oceniła, że został wykazany zarówno zamiar związania się z powiatem pruszkowskim w przyszłości, jak i wskazuje na to fakt zamieszkania na terenie powiatu pruszkowskiego. Natomiast do donosu były załączone tylko oświadczenia dwóch osób, które na swoich profilach społecznościowych podają adres zamieszkania Warszawy. Patrząc na orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, wskazanie adresu w oświadczeniu majątkowym oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a także zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego są istotne jako dowody w sprawie. Zwróciła uwagę, że większość przedłożonych dokumentów jest datowana przed złożeniem donosu, co jest istotne. Komisja rewizyjna dokonała kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego Rafała Sierackiego poprzez analizę zebranych dowodów w sprawie oraz wysłuchując wyjaśnień radnego Sierackiego. Na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2021 roku przegłosowała uchwałę w sprawie stwierdzenia braku przesłanek do wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Sierackiego 3 głosami za, brakiem głosów przeciw oraz 2 głosami wstrzymującymi się. Oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego 3 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się. Członek Komisji Rewizyjnej, radny Przemysław Sieciński, zgodnie z ustnym oświadczeniem na posiedzeniu komisji w dniu 19 lipca 2021 roku, dnia 22 lipca złożył na piśmie wotum separatum od wniosków i uchwał komisji w przedmiotowej sprawie. Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia bieżącego roku komisja w głosowaniu 3 głosy za, 2 głosy przeciw, brak głosów wstrzymujących się, zatwierdziła projekt uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego z uwzględnieniem wotum separatum radnego Przemysława Siecińskiego.
członek Komisji Rewizyjnej radna Monika Sawicka zgodnie z ustnym oświadczeniem złożonym na posiedzeniu komisji w dniu 25 sierpnia 2021 roku złożyła na piśmie votum separatum od wniosków i uchwał komisji w przedmiotowej sprawie. Komisja Rewizyjna, mając na względzie, że sankcja utraty mandatu radnego pochodzącego z wyboru, integracja w wolę powszechną musi być zastosowana w sytuacji zaistnienia w sposób jednoznaczny i nieburzący wątpliwości przesłanek nakazujących wygaszenie mandatu radnego. Wobec braku takich przesłanek rekomenduję podjęcie przez Radę Powiatu Pruszkowskiego uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Sierackiego. Dziękuję bardzo. Już momencik. Chwileczkę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Już momencik. Chwileczkę. Dyskusja. Nie wyświetlają mi się głosy w dyskusji. Przepraszam, momencik. Nieobecni. Ja będę musiał poprosić o pomoc. Momencik. Nie widzę dyskutantów. Panie przewodniczący, ja się zgłosiłam. Mam problem. Już. Tak. O, jest. Nie wiem, czy mnie słychać, przepraszam bardzo. Tak, tak. Bardzo proszę, pani radna Monika Sawicka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko mam taką prośbę do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariusza Baranowskiego, ponieważ były faktycznie złożone dwa votum separatum, aby był łaskaw również odczytać votum separatum złożone przez Przemysława Sicińskiego oraz mnie jako członków Komisji Rewizyjnej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Już, sekunda, bo coś mi się... No, teraz to już nic nie widzę. Ale głos słychać. Dobrze, to ja zaraz będę tu kombinował, a przeczytam zgodnie z prośbą votum separatum. Tak, panie, głos słychać, jest bardzo dobrze. Dobra, no to czytam. Votum separatum złożone przez pana Przemysława. W związku z zakończeniem w dniu 19 lipca bieżącego roku czynności kontrolnych podjętych na podstawie uchwały numer 34279 na 2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 czerwca bieżącego roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego i podjęciem przez komisję uchwały zawierającej wniosek w przedmiotowej sprawie, jak również uchwały opiniującej pozytywnie podjęcie przez Radę Powiatu Pruszkowskiego uchwały w tej sprawie, zgodnie z wcześniejszym ustnym oświadczeniem składam niniejsze votum separatum. Uzasadnienie. W przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna obradowała w dniach 30 czerwca, 7 lipca i 19 lipca bieżącego roku. Członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, a dostarczonymi przez radnego Rafała Sierackiego, dalej radny. Niestety część dokumentów została ocenzurowana. Pomimo zapytań i wniosków nie okazano Komisji Rewizyjnej dokumentów w wersji sprzed integracji w ich treść, ani nie przedstawiono kompletnych dokumentów wnioskowanych przez członków komisji. Tym samym, podobnie jak w trakcie prac komisji, pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie budzące wątpliwości. Punkt pierwszy. W umowie sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego ocenzurowano miejsce zamieszkania radnego. Pomimo wniosków dokument nie został dostarczony, co uzasadniono ochroną prywatności małżonka radnego. Zważywszy na interes radnego, motyw i uzasadnienie odmowy ujawnienia informacji zawartej dobrowolnie i uprzednio przekazanym dokumencie jest sprzeczne z pierwotnym celem udostępnienia tego dokumentu i w konsekwencji niewiarygodne. Punkt drugi. W umowie sprzedaży samochodu
Radny wylegitymował się dowodem osobistym wydanym przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dla uzasadnienia tego faktu wskazano na możliwość wydawania dowodów osobistych w miejscu inne niż miejsce zamieszkania oraz na niechęć radnego co do podejmowania kontaktów w Urzędzie Gminy Raszyn. Niezależnie od istnienia możliwości uzyskania dowodu osobistego w miejscu innym niż miejsce zamieszkania, okoliczność niechęci do takiego czy innego urzędu jest przesłanką osobistą i wysoce subiektywną, której wiarygodność nie jest wysoka. Bardziej prawdopodobnym motywem wydaje się być bliskość urzędu, który jest w zasięgu Centrum Spraw Życiowych Obywatela. Wydanie dowodu osobistego w Warszawie może wskazywać, że Centrum Spraw Życiowych Radnego jest Warszawa. Punkt trzeci. W oświadczeniach dotyczących rozliczeń kosztów przebywania w lokalu będącego w dyspozycji brata radnego nie ma adnotacji o złożeniu tzw. deklaracji śmieciowej za radnego. Deklaracji dotyczącej radnego nie udostępniono. Jak wskazywałem podczas prac komisji, warunkiem legalności wyboru radnego jest spełnienie przesłanki domicylu na terenie okręgu wyborczego, w którym osoba fizyczna kandyduje na radnego. Zgodnie z treścią artykułu 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przedmiotowej sprawie kluczowe jest zatem ustalenie, czy spełnione są łącznie dwie przesłanki: korpus, miejsce zamieszkania, i animus, czyli zamiar stałego pobytu. O ile w zakresie zamiaru stałego pobytu animus dokumenty zgromadzone w sprawie, a także działalność publiczna radnego nie budzą wątpliwości, o tyle w zakresie korpus, to jest miejscowości, w której radny faktycznie przebywa, stanowiącego jego centrum spraw życiowych, centrum życiowych interesów, materiał zgromadzony w sprawie nie pozwala przesądzić ponad wszelką wątpliwość, że jest to miejsce na terenie powiatu pruszkowskiego. W tym stanie rzeczy składam niniejszym zdanie odrębne od wniosków i uchwał Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie Przemysław Sieciński. Teraz votum separatum pani Moniki Sawickiej. W związku z zakończeniem prac kontrolnych podjętych na podstawie uchwały nr 34279/2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 czerwca w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rafała Sierackiego, podjęciem przez Komisję Rewizyjną uchwały zawierającej wniosek w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego oraz skierowaniem w dniu wczorajszym, to jest 24 sierpnia 2021 roku, projektu uchwały wraz z pisanym uzasadnieniem na najbliższą sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego składam zdanie odrębne. Przepraszam, bo ja Państwa nie widzę, czy mnie słychać? Tak, słychać bardzo dobrze. Tak. Okej, okay, nie, bo nie widzę i po prostu... Słychać. Się rozłączyło. Uzasadnienie. Od dnia 1 czerwca 2021, to jest od dnia, kiedy do starostwa powiatu pruszkowskiego wpłynęło pismo mieszkańca gminy Raszyn, datowane na 31 maja 2021 roku, wraz z załączonymi oświadczeniami dwóch mieszkanek powyższej gminy, przekazane w celach kontrolnych w dniu 22 czerwca 2021 roku przez Radę Powiatu Pruszkowskiego, aż do zakończenia prac kontrolnych Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lipca 2021 roku, w mojej ocenie nie udało się na podstawie zebranych materiałów oraz wyjaśnień włożonych przez radnego ustalić ponad wszelką wątpliwość, czy faktem jest, że radny Rafał Sieracki sprawuje swój mandat legalnie. Na podstawie zgromadzonych materiałów i wyjaśnień można przyjąć zamiar stałego pobytu, nabycie działki budowlanej chociażby, co wyczerpuje zaledwie połowę z wymogu artykułu 25 kodeksu cywilnego. Wątpliwości budzi natomiast w dalszym ciągu, czy zgodnie z artykułem 10 paragraf 1 punkt 3b kodeksem wyborczym zamieszkuje on faktycznie na terenie powiatu pruszkowskiego. Dokumenty dotyczące meritum przedmiotu sprawy, o które prosili zarówno radni Rady Powiatu Pruszkowskiego podczas sesji w dniu 22 czerwca oraz w terminach późniejszych, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej podczas prac kontrolnych, nie zostały przekazane w całości w trakcie prac komisji przez pana radnego.
Przy czym należy podkreślić, że pan radny odmówił również przekazania oryginalnych dokumentów, które pierwotnie zostały przekazane komisji rewizyjnej w formie częściowo niejawnej, ukrywającej dane dotyczące bezpośrednio miejsca zamieszkania radnego, co ostatecznie stanowi meritum sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz orzecznictwo sądów powszechnych, na przestrzeni ostatnich lat zajmujący się analogicznymi sprawami w Polsce nie mogą przychylić się do tezy pana radnego, jakoby wszelkie wątpliwości miały być przyjmowane na jego korzyść. Stoi to w zupełnej sprzeczności z postanowieniami sądu. Zainteresowany sam dobrowolnie przekazał pod obrady komisji materiały, na których chciał oprzeć swoje racje dotyczące legalności jego wyboru i sprawowanego przezeń mandatu. Jednakże forma tych dokumentów nie mogła przedstawić nam jako członkom komisji jakichkolwiek dowodów z uwagi na anonimizację treści stanowiących kluczową wartość dla sprawy, co w moim odczuciu spotęgowało jedynie wątpliwości. Co więcej, podczas sesji w dniu 22 czerwca radni prosili o dodatkowe dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy. Niestety w żadnym z trzech terminów posiedzeń komisji rewizyjnej jej członkowie nie mieli okazji się z nimi zapoznać, ponieważ takie dokumenty nie wpłynęły do biura rady. Z informacji uzyskanej w dniu 24 sierpnia 2021 roku, udzielonej przez pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, wynika również, że w trakcie czynności kontrolnych powierzonych komisji nie wpłynęły żadne inne zapytania, wnioski czy interpelacje od pozostałych radnych powiatu pruszkowskiego w tejże sprawie. Pozostaje jedynie dodać, że rolą komisji było jedynie przeprowadzenie kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego. Transparentność w tej sprawie powinna być kluczowa. Dla przedmiotu sprawy nie mogły mieć wartości dowodowej zarówno intencje osób składających pismo i oświadczenia w dniu 1 czerwca, jak również wymiana korespondencji w mediach społecznościowych na Facebooku z osobami trzecimi. Bez znaczenia były także oświadczenia innych osób o prowadzonej przez radnego na terenie gminy Raszyn działalności społecznej. Fakt prowadzenia na terenie gminy Raszyn przedszkola przez małżonkę pana radnego oraz oświadczenia o opłatach dokonywanych na rzecz brata za media w wynajmowanej nieruchomości, tym bardziej, że nie były one poparte żadnymi rachunkami od dostawcy mediów, umożliwiającymi uwiarygodnienie faktycznego zamieszkania w nieruchomości, na przykład zwiększające się zużycie, stanowiącej własność brata pana radnego, również nie wniosły niczego do sprawy. Pozostaje mi więc jak na wstępie złożyć zdanie odrębne Monika Sawicka. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję, ja spróbuję obraz włączyć. Proszę bardzo, pani radna Ewa Morocic. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak kontrolnie spytam, czy mnie słychać, bo... Tak, słychać. Okej. Proszę państwa, ja tak się przysłuchiwałam od początku wypowiedzi pana przewodniczącego Baranowskiego, który relacjonował opinię i końcowe stanowisko komisji rewizyjnej. I oczywiście rodziły się w mojej głowie takie myśli, jakie moi koledzy, nasi koledzy radni, Monika i Przemysław sformułowali w swoich zdaniach odrębnych. Właściwie można powiedzieć, że w momencie jest to, no niestety z przykrością zauważam, że stosowany przez część naszych kolegów radnych zabieg, że w momencie, kiedy nie ma argumentów, jest atak. I w tym momencie też jest atak, atak na hipotetycznego wroga, który składa donosy, który próbuje szkalować i tak dalej. Nie, ja myślę, że u 26 pozostałych radnych naszych, w naszej Radzie Powiatu, jeżeli ktokolwiek by spytał, czy może złożyć oświadczenie, że zameldowany jest i zamieszkuje przez całą kadencję na terenie powiatu pruszkowskiego, to państwo odpowiedzielibyście tak i nie byłoby żadnej potrzeby przedstawiania różnych pokrętnych dokumentów. Moim zdaniem to, że pan przewodniczący Sieracki, mimo że tutaj na początku sesji zafundował nam całą listę rzeczy i wymogów związanych z ochroną danych osobowych,
przypomniał nam, jakie nas jako radnych obowiązują zasady, to nie wprowadza tego w życie w ten sposób, że nie skorzystał z tej świadomości, że radni są zobowiązani do tajemnicy i zanonimizował też dane, które miały świadczyć na jego korzyść. Jest to możliwe tylko w jednym przypadku, kiedy te dane nie świadczą na jego korzyść, dlatego że sam zamiar budowy domu, oczywiście bardzo fajnie, zamiar mieszkania na terenie danego powiatu świadczy o sympatii do terenu, do mieszkańców, ale stoi w kluczowym sporze z istotą bycia radnego i istotą powołania przez mieszkańców na radnego, czyli przedstawiciela swojej społeczności, który zamieszkuje i jest zameldowany i przebywa stale na tym terenie, a nie dopiero zamierza tutaj być. Też wiem, bo w pewnym sensie też się przeprowadzałam wiele lat temu z Warszawy do Piastowa i wiem, jaki jest los w cudzysłowie przesiedleńca i w którym momencie dopiero prawa do reprezentowania społeczności nabywa się w momencie rzeczywistego zamieszkania, poznania tej społeczności i ponoszenia wszystkich opłat z tytułu przebywania na tej, w tej społeczności właśnie na tym terenie. Także wydaje mi się, że zamiar zamieszkania i poświadczenia zameldowania nie są w żaden sposób dowodem na to, że pan przewodniczący Sieracki mieszka tutaj, bo budując dom w Piastowie jeszcze przez parę lat byłam zameldowana w Warszawie, mimo że mieszkałam tutaj. Oczywiście jeszcze radną wtedy nie byłam, nawet nie miałam tego w głowie. To tak już na wszelki wypadek mówię. Natomiast sądzę, że my tutaj się nie wiem, nad czym mamy zastanawiać, ponieważ wszystkie dokumenty i przedstawione dowody świadczą o tym, że pan przewodniczący nie jest w stanie oświadczyć jednej rzeczy. Tak, mieszkam i przebywam i jestem zameldowany i zamieszkuję cały okres kadencji na terenie powiatu pruszkowskiego. Ja wiem, dlaczego pan przewodniczący nie chce tego zrobić, ale to jest jedyne, co by mogło rozwiać wszystkie wątpliwości właśnie w ramach tego, że jest szacunek do oświadczeń obywatela i nie idziemy w tym kierunku, żeby na pana niekorzyść, panie Rafale, tłumaczyć jakieś dokumenty, natomiast pan po prostu nie daje nam szans i nie dał pan przez te 2 miesiące nam szans na to, żebyśmy uwierzyli w pana dobre intencje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani radnej. Bardzo proszę pani Katarzyna Klimaszewska. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja powiem szczerze, że przez te 2 miesiące dość mocno się przyglądałam biegom zdarzeń, jeśli chodzi o tą sprawę i do tej pory się nie wypowiadałam z różnych powodów, o których zaraz Państwa poinformuję, ale pozwolicie, że przedstawię jakby swój punkt widzenia. Po pierwsze, uzasadnienie do tej uchwały było wyjątkowo długie, a tak naprawdę chyba całkiem niepotrzebne. Właściwie wystarczyło krótka odpowiedź na zamknięte pytania, tak lub nie. I wydaje mi się, że pan radny Sieracki wcale nas nie kiwa, bo pan radny Sieracki po prostu nie zamieszkuje na terenie powiatu pruszkowskiego. No i w tym bardzo rozległym, długim uzasadnieniu jest informacja, że załączniki do oświadczenia dostępne były do wglądu w biurze rady. Owszem, ale zanonimizowane. Ostatecznie pan radny odniósł się do tego w sposób negatywny i nie wyraził zgody na to, by to zanonimizowanie usunąć. Także w tym uzasadnieniu jest informacja, że jest akt notarialny zakupu działki w gminie Raszyn. I bardzo dużo osób na komisji rewizyjnej, czytając protokoły, powoływało się na to. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że załączony akt notarialny pan radny sam uwzględnił w załączniku jako dokument potwierdzający miejsce zamieszkania i wiarygodność w wyżej wymienionej sprawie. Więc tego nikt nie wziął sobie z głowy. Wszyscy bazowali na załącznikach, które pan radny chciał udostępnić w sprawie i jednym z tych dokumentów był akt notarialny, którym miał być wskazanie miejsca zamieszkania, co zresztą pan Sieracki nie zrobił. Sprawa mało, myślę, że tak naprawdę przy całej sprawie mało ważna,
ale no, tak też nie powinno być. Pan radny Sieradzki w swoim uzasadnieniu tłumaczył, że brał udział w turnieju charytatywnym Przyjazna Dłoń. Panie radny Sieradzki, to nie był jeszcze turniej charytatywny. To były eliminacje do turnieju charytatywnego, wśród których mieliśmy wyłonić drużynę mieszkańców, reprezentantów mieszkańców gminy Raszyn do ostatecznego turnieju, który miał się odbyć. I jeszcze regulamin tego turnieju i tego przedeliminacyjnego turnieju absolutnie nie uwzględniał informacji, że tylko mieszkańcy gminy Raszyn mieli brać w nim udział. Wie pan doskonale, że nawet w drużynie, w której pan brał udział, nie było tylko mieszkańców, nie byli to tylko mieszkańcy gminy Raszyn. Natomiast sam turniej charytatywny Przyjazna Dłoń miał się odbyć później i państwo radni, którzy w poprzednich edycjach nie brali udział, wiedzą, jak wygląda formuła tego turnieju. Także nie jest prawdą, że pan brał udział w turnieju, bo to jeszcze turniej nie był. No ale to taka mało ważne właściwie w całości. Przewodniczący komisji w uzasadnieniu jest zapisane, przewodniczący komisji zauważył, że przekazane dokumenty pozwoliły na szersze spojrzenie na sprawę. No ale jak, skoro wszystkie dokumenty były zanonimizowane, do tego pan radny powiedział, że żona nie pozwoliła odanonimizować, więc no proszę państwa, ja nie wiem, my naprawdę jesteśmy trochę traktowani nie tak, jak powinniśmy. Dalej. Mam wrażenie, że swoją działalność radnego na daną kadencję świadomie zaczynamy pięknym ślubowaniem. Wierny Konstytucji, prawie Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Godnie, rzetelnie i uczciwie będę sprawował te obowiązki. No to chyba mamy świadomość wszyscy, co przysięgamy. Ta fundamentalna zasada obowiązuje każdego z nas, jeśli chodzi o radnego pełniącego obowiązki w służbie społecznej. Uczciwie społecznej to słowo klucz w naszej pracy samorządowej. Radni i rada to władza uchwałodawcza. To my tak naprawdę tworzymy i zatwierdzamy uchwały, tworzymy prawo miejscowe, egzekwujemy od władzy wykonawczej realizację tego prawa. No ale skoro sami nie przestrzegamy prawa jako radni i tutaj odniosę się do tego konkretnego przypadku, nad którym teraz obradujemy, no to jak możemy egzekwować prawo od innych? Nas radnych w sprawowaniu mandatu radnego obowiązuje kodeks etyki społecznej, zaś pełnienie funkcji radnego wymaga od nas pełnej prawdy co do wszelkich, przede wszystkim jawnych elementów zawartych w oświadczeniu majątkowym, takich jak data urodzenia, miejsce pracy, dochody, zaciągane kredyty, posiadany zasób majątkowy, rzeczowy i oczywiście miejsce zamieszkania. Podkreślam, miejsce zamieszkania. My w oświadczeniu majątkowym nie wskazujemy miejsca zameldowania, co bardzo często jest błędnie odbierane. My w oświadczeniu majątkowym wskazujemy miejsce zamieszkania. Akt notarialny, na który pan radny sam się powołał jako załącznik przedkładany do swojego uzasadnienia, wskazał jako dokument, w którym także jest pokazany akt miejsce zamieszkania. Należy też nadmienić, że deklaracja radnego odnośnie miejsca naszego stałego zamieszkania, potwierdzona de facto własnym podpisem, jest deklaracją najwyższej rangi w polskim prawie, nierozerwalnie związaną z zawartym w oświadczeniu majątkowym zapisem, który brzmi następująco. Powyższe oświadczenie składamy świadomy, iż na podstawie artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. I tu już, drodzy państwo, mówiłam państwu wcześniej, ale tu już żartów nie ma. Podkreślam, że kodeks wyborczy wyraźnie nie łączy stałego miejsca zamieszkania z zameldowanym. Instytucja zameldowania ma bowiem charakter wyłącznie ewidencyjno-porządkowy, zaś miejsce zamieszkania dokładnie określa to, jaką funkcję radny ma pełnić. Jest jakby ośrodkiem naszego miejsca zamieszkania i wykonywania tutaj podstawowych funkcji życiowych. I właśnie to ostatnie tak naprawdę zostało podważone przez mieszkańców gminy Raszyn. I nie powinniśmy mieć do nich tak naprawdę o to pretensji, bo równie dobrze mogliby skontrolować każdego z nas. I nie mamy prawa rościć sobie praw do nich, że nie mają oni takiego prawa.
Taki incydent może dotknąć absolutnie każdego radnego. Trzy posiedzenia komisji rewizyjnych nie dały moim zdaniem Radzie Powiatu Pruszkowskiego w pełni jasnych, klarownych potwierdzeń i deklaracji przejrzystych pana Sieradzkiego. Zabrakło też rzetelnych argumentów potwierdzających miejsce zamieszkania we wspomnianych Dawidach Bankowych. Miejsce zamieszkania to tak naprawdę jest nasz atrybut w pracy społecznej. Miejsce zamieszkania jest miejscem, gdzie, no nie muszę Państwu mówić, ale my tu mieszkamy, my tu żyjemy, my tutaj mamy sąsiadów, my tutaj znamy się wszyscy, znamy radnych, którzy mieszkają u nas w okolicy, znamy sołtysów, znamy ludzi, aktywistów, społeczników, w jaki sposób integrujemy się i budujemy liderski klimat w danej miejscowości. Ja na przykład osobiście tutaj mieszkam, też de facto w Dawidach Bankowych, o których jest cała czas mowa. Ja tu wychodzę z psem na spacer, ja tutaj spotykam sąsiadów, ja tutaj jadąc, wracając samochodem z pracy, macham innemu radnemu, który na przykład przejeżdża obok mnie. Ja na przykład wieczorem wychodząc na spacer spotykam inną radną, która na kijkach spaceruje sobie, więc to nie jest tak, drodzy Państwo, że my tutaj się nie znamy. Prawdą jest też to, że wskazany przez pana Sieradzkiego adres zamieszkania, drodzy Państwo, znajduje się 300 metrów od mojego domu, od mojego miejsca zamieszkania. No i cóż tu dobrze mogę powiedzieć? Dla mnie pan radny Sieradzki w moim miejscu zamieszkania, we wskazanym przez pana radnego miejsca zamieszkania 300 metrów od mojego domu, to jest dla mnie radny widmo. Ja znam wszystkich radnych, którzy tutaj mieszkają, zarówno z terenu reprezentujący naszą gminę w Radzie Powiatu Pruszkowskiego i w Radzie Gminy Raszyn. Pan radny Sieradzki, ja nie widzę tu pana radnego Sieradzkiego, no po prostu, no nie da się tego w żaden sposób, może pan sobie kiwać głową, ile pan chce, pan wie doskonale, że taka jest prawda. Pan sam radny Sieradzki miał możliwość przedstawienia na komisji wystarczających dokumentów, aby uciąć sprawę, zamknąć temat i być wiarygodnym. W świetle moim zdaniem złożonych przez dwóch mieszkańców i radnego pism, komisja rewizyjna miała obowiązek z urzędu sprawdzić i jakby w całokształcie zrobić analizę ustalenia prawdy. Moim zdaniem to nie zostało zrobione. Ja naprawdę bym w ogóle nie pisała tych wywodów, które pan radny Sieradzki pisał. Ja to bym w takiej komisji rewizyjnej powiedziała prostą rzecz. Mieszkam w Dawidach Bankowych na tej ulicy, zapraszam państwa na kawę, mogą państwo to sprawdzić. I koniec tematu. Po co to w ogóle pisać jakieś takie bzdety? To w ogóle jest niepotrzebne i po prostu to jeszcze bardziej wzbudza tą niewiarygodność. A co w ramach tego otrzymaliśmy od pana Sieradzkiego, my jako Rada Powiatu Pruszkowskiego? Brak jednoznacznego potwierdzenia jego miejsca zamieszkania. Brak potwierdzenia, że Dawidy Bankowe są jego miejscem życiowego centrum. Sprawa jest zwyczajnie prosta. Tak, mieszkam, nie mieszkam. I myślę, że my jako Rada Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie wyborcy, panie radny Sieradzki, w ilości 382 głosów, jakie pan zdobył, powinni być wiarygodnie i uczciwie przez pana traktowani i powinni dostać tą informację, jaka jest prawda. Pan pięknie zawsze, nie tylko pan, bo pana poprzednik, który był przewodniczącym rady, tak samo pięknie zawsze nam przed każdą sesją ustnie, ale też mailowo informujecie, że nie wolno do celów osobistych wykorzystywać pozyskiwanych danych niezbędnych do działań radnego, nie wolno łamać reguł RODO i ochrony danych osobistych. I ja powiem Państwu, że w całej tej sprawie zdarzyła się jeszcze jedna bardzo nieprzyjemna rzecz, która uważam, że też powinna być przeanalizowana. A mianowicie do biura rady wpłynęło to pismo pana, tych mieszkańców z Raszyna 1 czerwca. Oni, na ich pismach jest data 31 maj, wpłynęło 1 czerwca. My dostaliśmy po chyba około 2 tygodniach ten dokument, ale natychmiast po tym, jak wpłynęło do biura rady to pismo, tego samego dnia ja dostałam telefon od jednego samorządowca z gminy Raszyn,
z pewnymi sugestiami i w komunikatorze Messenger pisałam z panem Sierackim, który też mnie bezpodstawnie o pewne rzeczy podprogowo oskarżał. I drodzy państwo, tak to wygląda. Oni chcieli mnie w coś ubrać. Mało tego, chciałam też powiedzieć, że jeszcze do momentu, w którym dostaliśmy te dokumenty, na Facebooku pojawił się filmik jednego samorządowca gminy Raszyn, w którym były przedłożone właśnie dane osobowe osób, które złożyły to zawiadomienie. Zostały przedłożone dokumenty, jakieś w ogóle wyciągnięte dziwne sprawy. I proszę państwa, i tu nie ma argumentu, że ktoś z nas mógł to, nie wiem, w jakiś sposób to wypłynęło lub przekazać, bo my jeszcze tego nie mieliśmy. Więc to, słuchajcie, to jest poważna sprawa. To jest naprawdę poważna sprawa, bo tutaj wypłynęły dokładnie, zostały złamane reguły, o których my jako radni doskonale wiemy i zostajemy informowani o tym przed każdą sesją. Więc ja myślę, że to jest sprawa dla komisji rewizyjnej, żeby dokładnie to sprawdzić i zweryfikować, bo wiecie, jak my tak będziemy pracować, to z tego nic nie będzie. Sprawa akurat zdarzyła się z panem Sierackim i to jest przykład tego, co się dzieje wokół. Ja tak naprawdę na koniec chciałabym pana radnego Sierackiego i proszę nie traktować tego, panie radny, w jakiś sposób tam nieprzychylny, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to może dotyczyć każdego z nas. Chciałabym, żeby pan odpowiedział mi na dwa zadane pytania. Będą to pytania zamknięte, więc wystarczy odpowiedź tak lub nie. Pierwsze pytanie, jaka w przywołanym przez pana akcie notarialnym z marca 2021 roku zakupu nieruchomości w gminie Raszyn jest wpisana miejscowość zamieszkania? Czy są to Dawidy bankowe? Proszę o krótką informację, tak lub nie. I drugie pytanie. Czy jeśli właściciel nieruchomości zamieszkał w Dawidach bankowych, no z dokumentu wychodzi, że to pana brat, u którego pan zamieszkuje, czy ten pan opłaca, czy tam właściciel opłaca za pana śmieci? Jeśli tak, to od kiedy złożył deklarację w tym względzie? I też proszę o krótką informację, tak lub nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Następny zapisany do dyskusji jest pan Grzegorz Kamiński. Przepraszam, a nie możemy od razu poprosić te... Ale ja widzę, że tutaj pan Rafał jest zapisany do dyskusji. Aha, dobrze, na końcu. Dobrze, przepraszam. Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, bardzo proszę. Więc dobrze, ja zacznę. Czy ja w ogóle mam wątpliwości co do tego uzasadnienia, które czyta pan przewodniczący Baranowski. Wątpliwości są następujące. Tak naprawdę z tego uzasadnienia wyszło, że no, część tych osób, które składały te donosy, w jakichś mediach społecznościowych informują, że są mieszkańcami Warszawy. I teraz osoby w uzasadnieniu są nazywane mieszkańcami gminy Raszyn. Wydaje mi się, że jest to o tyle niestosowne, że te osoby nie składały w żaden sposób żadnych dokumentów udowadniających to, że są mieszkańcami gminy Raszyn. Więc według mnie nazywanie donosicieli mieszkańcami gminy Raszyn, kiedy oni tak naprawdę nie zostali pod tym kątem sprawdzeni, jest no bardzo niezasadne, biorąc pod uwagę, jaka po prostu sytuacja się wytworzyła wokół pana przewodniczącego. Kolejną rzeczą jest to, że no, dziwię się pani Katarzynie Klimaszewskiej, która miała dość duży i obszerny wywód na temat pana Rafała Sierackiego. Przecież pani dokładnie zna pana Rafała Sierackiego. Dokładnie pani wie, że jest mieszkańcem gminy Raszyn. Państwo się często widujecie, spotykacie, rozmawiacie, jesteście po imieniu. A to, że pani kiwa głową takim czy innym radnym, ja tylko chciałem powiedzieć, że w dniu wczorajszym, pomimo tego, że nie jestem mieszkańcem gminy Raszyn, również panią widziałem, również pani kiwałem głową. Więc kiwać głową można różnym osobom. No, ja nie jest w żaden sposób dowodem na to, że ktoś jest mieszkańcem, czy nie jest mieszkańcem. W mojej ocenie cała ta sytuacja ma tylko i wyłącznie podważyć wiarygodność pana przewodniczącego Rafała Sierackiego. Jest to stricte walka polityczna, dlatego że pan Rafał Sieracki jest dosyć popularną osobą w gminie Raszyn. Ma dość duży kapitał, jeżeli chodzi o przyszłe wybory i państwo próbujecie w ten sposób mu zaszkodzić. Tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Widzę, że są dwa głosy ad vocem. Bardzo proszę, pani radna Monika Sawicka, tylko bym bardzo prosił troszeczkę krócej, dobrze? Ja postaram się jak najkrócej, bo tylko się chciałam, panie przewodniczący, odnieść do tego, co powiedział przed chwileczką mój kolega, pan Grzegorz Kamiński tutaj. Panie Grzegorzu, jedna uwaga. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam tak naprawdę, co było w dokumentach odnośnie adresu tych dwóch pań, które były wymienione zarówno w uzasadnieniu pana przewodniczącego Baranowskiego, jak i moim votum separatum. Natomiast powiem tak, tak właściwie, tak jak to napisałam pod koniec, to nie miało żadnego znaczenia dla naszego procedowania. My zostaliśmy przez Radę zobowiązani do konkretnej czynności, którą staraliśmy się wykonywać jak najbardziej rzetelnie. Teraz chwilowo dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę, ad vocem pani radna Katarzyna Krymoszewska. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. W ad vocem do pana radnego Kamińskiego. Panie radny, ja nie będę powtarzać się, możemy oczywiście tutaj wejść w demagogię i wypowiadać swoje teorie i reguły. Miejsce zamieszkania wskazane przez radnego Sieradzkiego znajduje się 300 metrów od mojego domu. Ja nie widzę tego pana radnego tutaj. Ja go w życiu tutaj nie widziałam. Ja myślę, że to jest naprawdę najbardziej wiarygodna odpowiedź na to, co pan powiedział. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, czy mógłbym pani Monice odpowiedzieć jedno zdanie? Ja przepraszam, momencik, dobrze? Okay. Tutaj się wyświetlił nam głos ad vocem pana radnego Grzegorza Kamińskiego. Bardzo proszę. To są dwa zdania. Pani Katarzyno, z tego co wiem, pan Rafał Sieradzki pracuje i pracuje dość długo. Pracuje poza gminą Raszyn, więc ja się wcale nie dziwię, że pani go nie spotyka. Być może pani kładzie się wcześniej spać. No ale... tak to mniej więcej wygląda. Pani nie musi go spotykać, żeby stwierdzić, czy jest mieszkańcem gminy Raszyn, czy nie. Gmina Raszyn ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, o czym pewnie pani wie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wszyscy swoją opinię wyrazimy w głosowaniu, więc no, moje pewnego rodzaju emocje chyba są niepotrzebne. Bardzo proszę w trybie ad vocem pani radna Katarzyna Klimaszewska. W odpowiedzi do pana Kamińskiego. Dobrze pan zaczął swoją odpowiedź słowami z tego, co się panu wydaje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Kurzela. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo podziękować Komisji Rewizyjnej, która w sposób bardzo dogłębny, rzeczowy, szczegółowy badała tę sprawę na kilku posiedzeniach, jak słyszeliśmy. I z tych badań wyłoniły się wnioski. Te wnioski wynikają z dowodów, a nie ze stwierdzeń typu właśnie wydaje mi się, czy może wskazywać, czy wątpliwości budzi, bo to są domniemania. To, co jest zawarte w tak zwanych zdaniach odrębnych, czy votum separatum, to są domniemania, a nie dowody. Komisja oparła się na dowodach i to jest najważniejsze, bo dla mnie osobiście jest jeden bardzo istotny dowód, bardzo przekonywujący. I śmieszne jest twierdzenie, że ktoś, kto od wielu lat mieszka w gminie Raszyn, kto rozpoczął, angażując własne wszystkie środki i jeszcze posiłkując się kredytem, bo ja też usiłowałem badać tę sprawę prywatnie już, żeby wyrobić sobie na ten temat pogląd. I buduję dom swój na podstawie ważnego pozwolenia na budowę wydanego na swoje nazwisko i mówienie nie, ten człowiek nie jest związany z Raszynem, on swoje główne ośrodki życiowe ma gdzieś tam poza Raszynem. To jest po prostu bardzo śmieszne, że powołuje się w tym momencie na dowody typu, że przecież on pominął urząd i wystąpił o dowód osobisty w innej gminie. Ja dzisiaj w podobnej sytuacji jestem, bo staram się omijać gminę, bo jeżeli ja się pojawiam w gminie Pruszków, we własnej gminie, w której od urodzenia mieszka moich kilka pokoleń,
to ci pracownicy, z którym zamieni kilka zdań, muszą się tłumaczyć. Podejrzewam, że pan Rafał Sieracki też nie jest zbyt dobrze widziany w swojej gminie. W związku z tym niektóre sprawy, które może gdzie indziej załatwić, zwłaszcza, że pracuje w Warszawie, załatwia gdzie indziej. Nie dziwi mnie też, że są podejmowane widowiska typu właśnie zdanie odrębne czy wotum separatum. Mając własnego wojewodę, komisarza wyborczego, jeszcze nie wiadomo kogo, ta sprawa, jestem pewny, będzie miała ciąg dalszy. I to jest wsparcie dla tego ciągu dalszego. Ja będę głosował za tym, żeby nie uchylać, nie pozbawiać mandatu radnego pana Sierackiego i jestem o tym przekonany, że to jest słuszna decyzja i będę to robił z pełnym przekonaniem. Dziękuję bardzo. Nie słyszymy nic. Panie Pawle, mikrofon. Panie przewodniczący, mikrofon trzeba włączyć. Panie Pawle, nie słychać pana. Już jest dobrze. O, teraz dobrze. Już moment. Bardzo przepraszam, problemy techniczne. Bardzo proszę w trybie ad vocem pani Katarzyna Klimaszewska. Panie radny Kurzela, co też pan opowiada? A na podstawie jakiego zezwolenia na budowę miałby budować ten dom? Cudzego? No w ogóle po co to w ogóle za jakiś argument? A po drugie, orzecznictwo sądu wyraźnie mówi, jakie należy spełnić przesłanki, by pełnić mandat radnego. I nie jest to na pewno zamieszkanie na terenie danej gminy w przyszłości. Jest wyraźnie wskazane, są orzecznictwa sądu, więc naprawdę opierajmy się na aktach prawnych. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, ja dołączyłem i chciałbym prosić o głos, ustawić się w kolejce. Dziękuję. Panie Rafale, pan mi się wyświetlił. Przemysławie. Przepraszam, panie Przemysławie. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Ewa Borodzic w trybie ad vocem. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szczerze mówiąc, wypowiedziałam się już i nie zamierzałam więcej głosu zabierać, natomiast nie mogę zostawić bez komentarza tego, co powiedział pan radny Kurzela. Jestem oburzona tym, co powiedział. To po prostu jest niegodne, żeby radny naszego powiatu w ten sposób wysnuwał jakieś insynuacje. Panie Andrzeju Kurzela, jeżeli ktoś ma, jak to pan mówi, macie wojewodę, macie tego, macie śmego, to będzie nadany bieg dalej w sprawie. Nie, proszę pana, to tak nie działa. Jeżeli jest powód i jest podstawa do tego, żeby nadać bieg sprawie, to jest nadany. Ja rozumiem, że pan się opiera w swoim doświadczeniu na wzorcach ugrupowania, któremu pan bardzo kibicuje, a które chwilowo ku pana wielkiej rozpaczy jest w dużej defensywie, a może będzie w mniejszej, ale jak tak będzie dalej działać, to w tej defensywie pozostanie. Natomiast panie radny, to jest po prostu niegodne miejsca, i które pan w tej chwili zajmuje. To jest podważanie praworządności, podważanie systemu prawnego naszego kraju i po prostu jestem oburzona i proszę sobie na takie teorie publicznie nie pozwalać, bo naprawdę jest to oburzające. Dobrze. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, pan Przemysław Sieciński. Panie przewodniczący, jestem następny. Przepraszam. Ja pani się Magdaleno. Tutaj proszę trzymać się za. Dobrze, przepraszam pani Magdaleno. Pan Rafał mnie jak gdyby podpuścił troszeczkę. Proszę bardzo, pani Magdaleno. Dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo. Po pierwsze tak, nie wiem od kiedy, albo bym bardzo prosiła osoby, które używają pewnych słów, znały znaczenia tych słów, ponieważ donos to jest poufne lub tajne pismo oskarżające daną osobę lub instytucję, tak ogólnie mówiąc. Zatem nazywaniem donosem
jakiekolwiek by mieszkaniec, czy to Warszawy, Zabrza, powiatu pruszkowskiego, jakikolwiek gmin zwrócił się z pismem jakimkolwiek do biura rady, do starosty, pisem adresowanym do radnych, nie należy tego nazywać donosem, nawet jeśli w danym piśmie zawarta jest jakaś wątpliwość, obojętnie kogo to dotyczy. To po pierwsze, a nazywanie ludzi donosicielami to jest po prostu niegodne w słowach radnego, zwłaszcza członka zarządu. To jest po pierwsze, bo zdaje się, a właściwie jestem pewna, że ci państwo byli z imienia i nazwiska, podpisali się swoim imieniem, nazwiskiem, które wielokrotnie, niestety, przez osoby sprzyjające panu przewodniczącemu, panu radnemu, szargały ich nazwisko w mediach społecznościowych. Co więcej, mam pytanie do biura rady, do szefa tego biura, czyli do pana Sierackiego, już taka pani Kasia Klimaszewska podniosła, w jaki sposób pismo adresowane do radnych, mówię do radnych, do wyciekło, do radnych powiatu pruszkowskiego, żeby było bardziej szczegółowo i żeby wszyscy zrozumieli, wyciekło z biura rady powiatu pruszkowskiego do radnego z Raszyna, radnego gminy, z tego co mi się wydaje, pana Wieteski, który szybciej niż radni dysponował i pokazywał jakieś pismo, o którym w ogóle byłam zaskoczona je czytając, w mediach społecznościowych, oczywiście mam screeny z tego zdarzenia, kiedy my jako radni, adresaci tegoż pisma, nie zostaliśmy, nie zostało ono nam przesłane. Więc i co więcej, właśnie z danymi osobowymi tych ludzi, którzy złożyli to pismo. Więc ja nie wiem, o jakim pan mówi nam właśnie na początku sesji, dbaniu o dane osobowe i tak dalej, bo chyba coś tutaj nie gra i na pewno będzie wniosek do komisji rewizyjnej o wyjaśnienie tej sprawy, a tak jak chciałam powiedzieć, przypomnieć wszystkim, to pan Sieracki jest przewodniczącym tutaj naszej rady, więc zawiaduje pracami biura rady. To jest jedna rzecz. To, co powiedziała pani Kasia Klimaszewska, no to jest oczywista racja, prawda, trudno tutaj cokolwiek podważać, te dyskusje obrońców pana Sierackiego są dość, no bym powiedziała, niepoważne. I jeszcze tylko z jedną rzeczą się nie zgodzę w wypowiedzi pani radnej Klimaszewskiej. Przepraszam cię, Kasiu. Nie, nie każdego taka sytuacja z nas może spotkać, dlatego że ja jako Magda Bejer mieszkam w gminie Brywinów ponad 34 lata i jeżeli ktoś pod wątpliwość weźmie ten fakt, to na pewno mogę się spotkać z nim w sądzie. Jestem przekonana, że ta osoba przegra, bo ja tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki, jestem zameldowana, to moje dziecko chodzi do szkoły, ja tutaj kończyłam szkoły i tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Również zapraszam na kawę Państwu, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie mieszkam i tak dalej. I teraz kolejna rzecz. W międzyczasie, kiedy trwały te spotkania, jak tu Pan powiedział, jeden z radnych, kilka razy komisja spotykała się rewizyjna, pracowała, no ale chyba pracowała na domniemaniach, bo nie chyba na faktach, z tego co się dowiaduje i słyszę, a bardzo dobrze, że dwóch radnych złożyło zdania odrębne, bo jak się okazuje, najważniejsze fakty potwierdzające ten adres zamieszkania pana radnego były utajnione. Zatem nad czym państwo pracowaliście? No mnie nie interesuje jakby informacje o tym, czy pan radny zakupił działkę, czy nie zakupił, ile ona ma metrów. Ja chciałam wiedzieć, czy jaki adres zamieszkania pan radny podał w tym akcie notarialnym? Dlaczego on był utajniony? Przecież to jest taki oczywisty dowód na to, że tej dyskusji, tego punktu nawet na tej sesji by nie musiało być. Byśmy teraz 2-3 przegłosowali, niezasadne, dziękuję. Dlaczego radny, który zajmuje funkcję publiczną, jest osobą publiczną, funkcjonariuszem publicznym, osobą godną zaufania powinien być, nie może wprost tego powiedzieć, ja tego nie rozumiem. Wystosowałam zapytanie radnego, najpierw do pana Pawła Zacnego, który rzeczywiście, no trudno, żebym nie odpisał inaczej, jak nie odpisał, także sprawa została skierowana do komisji rewizyjnej, tutaj absolutnie nie mam żadnych pretensji, no cóż mógłby pan wiceprzewodniczący mi odpowiedzieć. Ale zapytałam się pana radnego Sierackiego, jaką nazwę miejscowości podał pan w akcie notarialnym, który pan sam nam podał, ten akt notarialny z marca 2021, który dotyczy zakupu przez pana nieruchomości w gminie Raszyn. Co mnie kompletnie interesuje, gdzie pan działki kupuje, ale jaki adres zamieszkania pan podał? Niech pan nam to powie. I już, była to gmina Raszyn czy Warszawa? Panie radny, co stoi na przeszkodzie, żeby teraz pan na to odpowiedział? Ja gdybym kupiła w gminie Brywinów, powiedziała tak, wpisałam mój adres z gminy Brywinów, teraz mieszkam w Parzniewie, a wcześniej przez 22 lata mieszkałam w samym Brywinowie, przy ulicy Wiosennej, numeru nie podam. Także no dla mnie to jest kuriozum i to wy państwo robicie z tej sytuacji aferę i robicie z tej sytuacji coraz
no, jeżeli radny tak działa, jeżeli radny nie może wprost oświadczyć pewnego faktu, tylko no, na okrągło odpowiada, tutaj ja używając argumentów ataków politycznych, zostawcie państwo tą politykę. Co tu polityka ma? Mieszka, nie mieszka. Mieszkał, kiedy kandydował? Nie mieszkał. Tylko tyle i aż tyle. Po prostu trzeba powiedzieć prawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Przemysława Siedzińskiego. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Z pewnością wiele argumentów zostało już podniesionych. Ja troszeczkę tutaj na wstępie chciałem państwa przeprosić, jeśli cokolwiek powtórzę. Natomiast miałem problemy, żeby połączyć się z dzisiaj z państwem. Natomiast w pierwszej kolejności dla porządku chciałbym podziękować członkom komisji za wspólną pracę. Jako członek komisji rewizyjnej uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach, które odbyły się w sprawie zleconej przez Wysoką Radę Komisji Rewizyjnej, a więc zbadania legalności sprawowania mandatu przez radnego. A więc były to posiedzenia 30 czerwca, 7 lipca, 19 lipca. Na których ten temat był debatowany oraz jedno dodatkowe posiedzenie, gdzie przygotowany był projekt uchwały dla Wysokiej Rady. Szanowni Państwo, nie będę dzisiaj na sesji prezentował mojego zdania odrębnego do... Było prezentowane. Zdań. Jeśli było prezentowane, to bardzo jest. Dobrze. Chcę natomiast podkreślić kluczowe elementy i konkluzje. Moim zdaniem nieprawdą jest stwierdzenie, że komisja bazowała na opiniach. Komisja przede wszystkim bazowała na dokumentach i wnosiła o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów, jeśli takowych brakowało. I tutaj chciałbym podkreślić, że niestety wnioski komisji nie spotkały się z pełnym zrozumieniem ze strony osoby zainteresowanej, radnego Sieradzkiego, i w wielu punktach pan radny wymówił się z przedstawienia informacji i dodatkowych dokumentów. I szanowni państwo, w tym stanie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę wszystkich państwa, że maksyma tak często oferowana, w tej sprawie przypominana, jakoby należało patrzeć na sprawę z perspektywy rozstrzygania wątpliwości na korzyść obwinionego. Drodzy państwo, ta zasada znajduje zastosowanie w prawie karnym, a konkretnie w procedurze karnej. Natomiast my jesteśmy zupełnie poza tą procedurą i poza tą sferą prawa. Tutaj znajduje zastosowanie inna zasada. Twarde prawo, ale prawo. W związku z tym proszę, nie mieszajmy porządków. A teraz do rzeczy. W mojej ocenie dokumenty zgromadzone w sprawie nie pozwalały i nie pozwalają komisji zająć stanowiska, jakoby legalność sprawowania mandatu przez radnego Sieradzkiego była faktem. Moim zdaniem, najdelikatniej rzecz ujmując, zabrakło dokumentów i materiałów, które potwierdzały ten fakt, i w tym stanie rzeczy ja mogłem jedynie nie zgodzić się z przegłosowanym stanowiskiem komisji. Dlaczego taką decyzję podjąłem? Pierwsza i zasadnicza sprawa to kwestia aktu notarialnego, o czym była już mowa. Jeśli w akcie notarialnym ocenzurowano miejsce zamieszkania radnego, jedynym motywem, moim zdaniem, który tłumaczy fakt ocenzurowania, jest to, iż miejsce wpisane w tym akcie byłoby nie na korzyść pana radnego. Innego powodu nie znajduję. Podane powody przez pana radnego, moim zdaniem, są zupełnie niewiarygodne. Kwestia umowy sprzedaży, w której pojawia się, w której odnalazłem numer dowodu osobistego i informację, iż ten dowód został wydany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Drodzy państwo, dla mnie
argument, który dotyczy łatwości uzyskiwania dowodu osobistego w Warszawie, wskazuje właśnie na to, iż to Warszawa jest centrum spraw życiowych pana przewodniczącego, bowiem zwykle każdy mieszkaniec ubiega się o dowody, dowód osobisty czy paszport, w miejscu zamieszkania, które jest jego centrum spraw życiowych. A więc drugi argument. No i trzeci argument, kwestia rozliczania się z tak bliskich kwestii dla każdego mieszkańca, jak deklaracja śmieciowa. Proszę Państwa, to są niby sprawy trywialne, ale właśnie te sprawy trywialne decydują o tym, czy jesteśmy mieszkańcami danej gminy, czy nie jesteśmy. Czy wiemy. I w tej sytuacji brak potwierdzenia, złożenia deklaracji o wywozie śmieci przez radnego, tylko jakieś tłumaczenia co do rozliczania się z bratem, w tym zakresie moim zdaniem również nie są wiarygodne. Z tych trzech powodów, drodzy Państwo, złożyłem votum separatum i oczywiście nie mogę poprzeć projektu uchwały, który został przygotowany przez większość członków komisji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo uprzejmie proszę w trybie ad vocem pan Grzegorz Kamiński. Ja krótko tylko do wypowiedzi pana radnego Przemysława Siecińskiego. Chciałem poinformować, że dowód osobisty, który uzyskałem całkiem niedawno, załatwiałem w Pruszkowie. I tylko dlatego, że było mi bliżej, ponieważ w Pruszkowie pracuję, a jestem mieszkańcem gminy Brwinów. I wydaje mi się, że na tej podstawie powinien pan złożyć pismo do komisji rewizyjnej, żeby zbadała zasadność tego, czy ja dobrze zostałem radnym wybranym z właściwej gminy, bo być może powinienem być w gminie Pruszków wybrany. To tak ad vocem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Magdalena Bojer. Panie przewodniczący, ja mam do pana ogromną prośbę. Tak. Proszę, żeby takich dowcipnych tutaj wystąpień było co mniej, bo jednak nie interesuje mnie, gdzie pan Kamiński załatwia sprawy urzędowe. Naprawdę nie interesuje mnie, gdzie pan Sieradzki załatwia sprawy urzędowe, ani inny iksiński radny. Ja naprawdę, nie lubiąc, chociaż bardzo darzę dużą sympatią, ogromnym szacunkiem burmistrza gminy Brwinów, to jednak w tej gminie, gdzie mieszkam, składam wniosek o dowód osobisty, załatwiam mnóstwo spraw. Ale co to ma za znaczenie, gdzie ja czy pan Kamiński załatwiamy sprawy? Przejdźmy dalej, bardzo pana proszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Będę się starał. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pan Przemysław Sieciński. Ja chciałbym tylko odpowiedzieć panu Grzegorzowi Kamińskiemu, że jeśli tylko Wysoka Rada zdecyduje się powierzyć komisji rewizyjnej zbadanie legalności pełnienia funkcji przez pana Grzegorza Kamińskiego, to ja z przyjemnością się tematem zajmę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Mariusz Baranowski. Parę nazwisk można by dołożyć. Bardzo proszę, pan Mariusz Baranowski. Nie, dziękuję. Ja chciałem tylko. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Proszę, mam nadzieję, że zbliżamy się do końca. Proszę bardzo, pani radna Katarzyna Klimaszewska. Zbliżamy się do końca. Ja tylko jedno zdanie chciałam powiedzieć. Tak. Ktoś z państwa powiedział, że za chwilę będziemy głosować. Ja będę głosował tak, były jakieś podprogowe tutaj sugestie. Proszę państwa, wiemy, jak będzie wyglądał wynik tego głosowania, bo matematyka nie kłamie. Ale to głosowanie nie zmieni faktu prawdy, jaka jest. No tego się nie da po prostu ukryć. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, pani radna Monika Sawicka. Ja myślałam, że przede mną jeszcze tutaj zabierze głos pan Rafał Sieradki, ale... Znaczy ja bym chciał, żeby pan Rafał jak gdyby na samym końcu. Panie przewodniczący, pan tutaj jest szefem tego spotkania. Bardzo dziękuję za głos. Ja się chciałam tylko do dwóch kwestii odnieść, bo do reszty już się, myślę, dosyć znacząco odniosłam wcześniej, zarówno w moim zdaniu odrębnym, jak i w tej naszej wymianie poglądów i myśli złotych w internecie, to znaczy chodzi mi nie o Facebooka, tylko chodzi mi o te maile, które sobie przesyłaliśmy, żeby tutaj osoby nas oglądające nie miały niczego zdrożnego na myśli. Wśród radnych oczywiście sobie wymienialiśmy między sobą uwagi, bo wiadomo, że ta sprawa wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje. Ale chciałam się odnieść do dwóch kwestii. Tutaj nasza radna... Mogę? Czy ja mogę? Tak. Przepraszam, bo myślałam, że tutaj jakiś problem jest.
Więc jedna sprawa to, powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona i nawet zasmucona tym, co tutaj dochodzą do mnie głosy od Kasi Klimaszewskiej i Magdaleny Bejer odnośnie tego, że te panie, które złożyły pisma, straciły swoją anonimowość przy pomocy osób trzecich. Nie mam w tym momencie, przynajmniej na ten moment, nie mam... Nie myślę, żeby tutaj była powiedziana jakakolwiek nieprawda w tym zakresie, no ale prawdę powiedziawszy, to w ogóle nie powinno mieć miejsca, no co najmniej, a tak naprawdę nie wiem, czy to nie powinno być przedmiotem innego postępowania, no bo to jest po prostu karygodne. No nie może tak być, że jakiekolwiek pisma wyciekają ze starostwa, jeżeli to jest w ogóle prawda. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak jak, tutaj jeszcze panu Grzegorzowi chciałam tylko jedną uwagę formalną odnośnie tego żarciku, który był łaskaw nam tutaj przekazać. No panie Grzegorzu, gdyby pan nawet złożył o dowód wydanie dowodu osobistego na terenie Pruszkowa, to przypominam panu tylko, że zgodnie z artykułem 10 pierwszy 3b kodeksu wyborczego ma pan być jako radnym mieszkańcem powiatu pruszkowskiego, a niekoniecznie gminy, tylko powiatu pruszkowskiego. To kolejna sprawa. A trzecia sprawa to, tak jak już powiedziałam, to w swoim votum separatum. My zostaliśmy przez Radę zobowiązani tylko do jednego, do tego, żeby sprawdzić legalność. Legalność się opiera na konkretnych przepisach prawa i nic więcej i nic mniej nie może być przedmiotem naszego postępowania. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani radnej. Uprzejmie proszę pan Mirosław Chmielewski. Panie Mirosławie. Dzień państwa. Dzień dobry. Tu też było bardzo wiele powiedziane. Ja mam do pana Rafała tylko jedno pytanie, bo nie padła odpowiedź na to pytanie. Co pan dobrowolnie przed notariuszem oświadczył o swoim miejscu zamieszkania? Bo w sytuacji, w jakiej znajdujemy się po tym zdarzeniu, przekazaniu informacji w czerwcu, to pan wszystko oświadczy. Ma pan taką eksponowaną funkcję, którą uzyskał pan wiadomo w jakich okolicznościach dosyć niespodziewanych. Wcale się nie dziwię, że pan chce zamieszkać na terenie powiatu pruszkowskiego w tej sytuacji. Proszę zrozumieć państwo, że to jest bardzo zrozumiałe. I nic w tym dziwnego też. Ja to pochwalam, tym bardziej, że miejsce, które pan wybrał, jest naprawdę ładne i godne zamieszkania. Natomiast w momencie, kiedy pan składał oświadczenie przed notariuszem dobrowolnie, nie było takiej sytuacji, takich nacisków, prawda, to wystarczy tylko radnym powiedzieć, co pan tam oświadczył. Nie chcę się opierać na zdaniach osób trzecich, co ktoś powiedział, tylko co pan powiedział. To jest najistotniejsze dla państwa radnych. Też powinno być to istotne, co dobrowolnie, bez przymusu oświadczył pan radny. To tylko o to pytamy. No tutaj inne kwestie dotyczące kwestii zamieszkania. Oparte o deklaracje śmieciowe jest oczywiste. Podoba mi się, że państwo radni z koalicji bronią radnego, ale to nie ma żadnego znaczenia dla prawdy tutaj. To pan Rafał, jeżeli nie odpowie nam na to pytanie, to my nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby go zmusić. Nie mamy. To jest jego prawda i on ją najwyżej zachowa dla siebie. Natomiast w sytuacji, kiedy nie odpowie na to pytanie, sprawa nie będzie wyjaśniona. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę państwa, naprawdę mam prośbę, zbliżajmy się do końca. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pan radny Andrzej Kurzela. Panie Andrzeju. Tak, już włączyłem. Tak, bardzo proszę. Miałem kłopot z włączeniem mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, naprawdę to nie jest tak bardzo istotne. Oczywiście ma jakieś znaczenie pośrednie, ale co się wpisuje w akcie notarialnym. Dzisiaj powszechnym jest, każdy ma dwa mieszkania, czy niektórzy mają po 5-6, prawda? To jest i wskazanie miejsca pobytu czy miejsca zamieszkania w akcie notarialnym naprawdę jeszcze o niczym nie świadczy. W swojej karierze samorządowej miałem okazję brać udział w sprawdzaniu miejsca zamieszkania radnego i jedynym wystarczającym dowodem było zeznanie, jakie składali policjanci przeprowadzający wizję w terenie. Ci policjanci chodzili wśród sąsiadów,
pytali, czy ten osobnik, czy ten, ta pani, czy ten pan widziany jest w tym miejscu, czy tu przebywa, czy tu nocuje. I to był wystarczający dowód, żeby albo wykluczyć, albo poświadczyć, że ta osoba tam mieszkała albo nie. Natomiast co się wpisuje w różnych dokumentach, to naprawdę dzisiaj różne miejsca można wskazywać, zależnie od potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę państwa, mam taką prośbę, nie dyskutujmy w tej chwili na temat, co się wpisuje w akcie notarialnym. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Monika Sawicka. No ja przepraszam pana przewodniczącego, że się nie zastosuję do prośby, bo aż nie mogę w to uwierzyć, co przed chwilą usłyszałam. Panie radny, jedna prosta uwaga. W akcie notarialnym wpisuje się, gdzie jest zamieszkały i to jest pod odpowiedzialnością karną. Tyle i nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Katarzyna Klimaszewska. Pani Katarzyno. Pani Kurzela, pan w tych swoich wypowiedziach jest tak uroczy w tym hachmęceniu i w tych obronach, że naprawdę z wielką przyjemnością się tego słucha, ale pomimo wszystko adres zamieszkania możemy mieć tylko i wyłącznie jeden. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, już my kończymy dyskusję. Proszę bardzo, prosiłbym o zabranie głosu pana mecenasa Michała Forholca. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy, o której być może była mowa, ale nie wprost. Mianowicie po pierwsze, zasada in dubio pro reo, bo o niej tutaj wiele było mowy, oznacza nie tylko na gruncie procesu karnego, ale i w każdym innym postępowaniu, które dotyczyłoby pozbawienia pewnych uprawnień osoby, w tym wypadku mandatu radnego wybranego w wyborach powszechnych, oznacza to, że możemy tego dokonać wyłącznie w sytuacji, kiedy mamy jednoznaczne, niezbite dowody. I tutaj z państwa radnych wypowiedzi kolejnych wynikały, że mają państwo wątpliwości na różnej płaszczyźnie. Przede wszystkim wątpliwości wygenerowane brakiem jednoznacznego wyjaśnienia, co było wpisane w akcie notarialnym jako miejsce zamieszkania i ewentualnie, jeżeli nie były to Dawidy Bankowe czy gmina Raszyn, to z jakich powodów inny adres zamieszkania został wpisany przez radnego. Tyle tylko, że brak jednoznacznego dowodu przesądzającego czy wskazującego, że pan radny mieszka w Warszawie, przy konkretnej ulicy, w konkretnym mieszkaniu, no sprawia, że no nie ma możliwości wygaszenia mandatu osoby pochodzącej z, czy pełniącej funkcję z wyborów powszechnych. Byłoby to możliwe, gdyby państwo byli w stanie jednoznacznie powiedzieć, że radny, miejsce zamieszkania radnego jest gdzie indziej niż na terenie powiatu pruszkowskiego, a takiego dowodu tutaj z postępowaniem przed komisją Wysokiej Rady, no nie, taki dowód nie został przeprowadzony. Także to, że zasada in dubio pro reo obowiązuje w postępowaniu karnym, a nie w tym postępowaniu, to jest być może prawda. Natomiast z orzecznictwa sądów administracyjnych w podobnych sprawach właśnie dotyczących wygaszenia mandatu z powodu niespełnienia wymogu czy niespełnienia od początku, czy wyprowadzenia się radnego z obszaru jednostki samorządu terytorialnego, której jest radnym, no wynika jednoznacznie, że tylko i wyłącznie dowód w sposób, czy udowodnienie w sposób przekonywujący, jednoznaczny, że ten fakt nastąpił, czyli że przepis kodeksu wyborczego został naruszony, no może stanowić przesłankę do podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatu. Jeżeli takiego dowodu nie ma i tutaj państwo radni nie są w stanie wykazać czy udowodnić radnemu, że mieszka na terenie innej gminy niż gmina, innego powiatu niż powiat pruszkowski, no to w tym momencie państwo podejmując uchwałę w sprawie ewentualnego wygaszenia mandatu, no naruszyliby prawo.
Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że państwo radni, którzy się nie zgodzą z takim poglądem czy z takim sposobem myślenia, mogą interweniować u wojewody. Wojewoda również może wszcząć niezależnie od tutaj państwa radnych postępowanie wzywające na przykład do wygaszenia mandatu, bo stwierdzi, że jednak radny mieszka na terenie innego powiatu niż ten, który wskazuje. I natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj państwo, z tego co państwo wspomnieli, macie wątpliwości, macie tutaj swoje poglądy, natomiast nikt nie powiedział, że mam dowody, że radny mieszka powiedzmy na terenie miasta stołecznego Warszawy pod adresem takim i takim, prawda? Takie stwierdzenie nie padło. No i w tej sytuacji wydaje się, że do mnie powinno to za ta zasada tutaj braku jednoznacznego dowodu powinna skutkować czy przemawiać jednak za niemożnością wygaszenia mandatu. Tak jak powiedziałem, tak jak nie można skazać osoby na podstawie domniemania czy domysłów, tylko potrzeba twardych dowodów winy, tak samo państwo powinni w przypadku braku możliwości jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości, które macie i macie prawo je mieć, powinniście po prostu wstrzymać się od wygaszania mandatu radnego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Katarzyna Piemaszewska. Panie mecenasie, ja nie jestem prawnikiem, ale nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo my nie mamy obowiązku nic udowadniać i my nie chcemy nic udowadniać panu radnemu Sieradzkiemu. My mamy wątpliwości, tak jak pan powiedział, ale niech te wątpliwości rozwieje pan Sieradzki i udowodni, jaka jest prawda. No po co? Co my mamy udowadniać? Co my mamy się z nim? To bez sensu w ogóle. Przecież to wystarczy jedno zdanie oświadczenia pana radnego i będzie na tyle wiarygodne, że pewnie wszyscy je przyjmiemy. Tylko niech wybrzmi wreszcie to oświadczenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Magdalena Bejer. Dziękuję panie przewodniczący. No ja z wielkim zdumieniem wysłuchałam wywodu pana mecenasa, nie popartego żadnymi przepisami prawa, no bo cóż tu ma by podać jaką podstawę prawną, no wypowiedział się jak było to uzgodnione zapewne wcześniej, idąc w ślad wypowiedzi pana radnego Andrzeja Kurzeli, ale mam tylko jedną taką prośbę, że pan mecenas starostwa powiatu puszkowskiego nie mówił jak radni powinni go głosować, czyli powinni się wstrzymać czy nie, a to powiedział. Zatem proszę nie wchodzić w kompetencje radnego, panie mecenasie, dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, pan radny Przemysław Siciński. Panie Przemysławie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałbym jednym zdaniem odnieść się do wystąpienia pana mecenasa. Panie mecenasie, w pana wystąpieniu spodziewałem się usłyszeć jakieś argumenty prawne, a takowych nie usłyszałem, w związku z tym myślę, że mogę pominąć pana wystąpienie milczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o wystąpienie pana radnego Andrzeja Kurzeli, bardzo, bardzo mnie zaintrygował fakt, a właściwie argument, którego pan użył. Ja chciałbym prosić o informację, w jaki sposób płacąc podatki, uczciwie mieszkając w jednym miejscu, jednocześnie prowadząc aktywną działalność zawodową i publiczną, można dorobić dwóch, kilku, więcej mieszkań, nieruchomości i potem mieć dylemat, co oświadczać w akcie notarialnym. Ja chciałbym mieć takie dylematy, natomiast jako podatnik, jako mieszkaniec miasta Pruszkowa od ponad 20 lat na razie takich dylematów nie mam, a na pensję nie narzekam. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie w tym punkcie, panie Przemysławie. Proszę bardzo, pani radna Monika Sawicka. Ja dziękuję. Tak w ostatnim zdaniu to chciałam powiedzieć o wszystkim i o niczym. I krótko, panie przewodniczący, żeby nie było. Po pierwsze, prace kontrolne były przeprowadzone tylko i wyłącznie dlatego, że pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, siedzący tutaj i przewodniczący dzisiejszym obradom, pan Paweł Zacny, miał wyjaśnić sprawę, której wyjaśnić nie był w stanie, w związku z tym scedował to na radnych, żeby podjęli uchwałę i 22 czerwca taka uchwała została podjęta w sprawie zbadania legalności wyboru przed komisji rewizyjnej. W tej komisji zasiadam również ja, to po pierwsze. Po drugie,
Owszem, trudno się z panem mecenasem nie zgodzić, że na podstawie zebranego materiału nie byliśmy w stanie, przynajmniej ja nie byłam w stanie i w dalszym ciągu nie jestem w stanie, bo powiedzieć, czy faktycznie zamieszkuje pan radny na terenie gminy i na terenie powiatu, z którego został wybrany. Nie byłam, bo takie materiały nie zostały dostarczone, mimo tego, że na tym opierał swoje racje. I powiem tak, już tak na marginesie zupełnie. Może faktycznie mam pewnego rodzaju skrzywienie, niekoniecznie wynikające z zawodu, tylko z tego, jaką funkcję społeczną kiedyś piastowałam, a mianowicie byłam ławnikiem w 8 Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Ale faktycznie jest tak, że w procesie karnym nawet podsądny może kłamać. Za każde inne zeznanie kłamliwe, nieprawdziwe w innym sądzie będzie sąd miał możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za złożone zeznanie niezgodne z prawdą. Poza sądem karnym, bo tam ma prawo się bronić w sposób nawet niezgodny z prawem. Takie ma uprawnienia, po prostu. Natomiast to, że my nie mamy tych dowodów, to tylko wynika stąd, że my ich po prostu nie dostaliśmy. I tyle. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Taka drobna uwaga. Taka jest procedura, że przy tego typu jak gdyby skardze jest skierowana sprawa do komisji rewizyjnej. Bardzo proszę pan Rafał Sieracki i nie wiem, może państwu podpadnę, ale żeby ta dyskusja nie zaczęła się po wystąpieniu pana Rafała od początku. Umówmy się, że pan Rafał jako ostatni zabiera głos. Dobrze? Bardzo bym prosił. Proszę bardzo, panie Rafale. Dziękuję, witam państwa. No, dużo usłyszałem na swój temat, dużo wynotowałem tych rzeczy i ciężko mi naprawdę ustosunkować się do wszystkiego, co państwo zawarliście. No, patrzę na to z jednej strony z dużą przykrością, że takie argumenty przychodzą państwu z taką łatwością, że państwo z taką łatwością mówicie o nieprawdziwych rzeczach. Dla mnie jest to niewiarygodne, ale dobrze, zacznę może od tego, też zadam pani Katarzynie Klimaszewskiej, gdzie pani Katarzyna wczoraj wieczorem była, czy pani spała na spotkaniu, czy mnie pani wczoraj nie widziała na spotkaniu spółki wodnej. Ja mam zdjęcie potwierdzające, na którym byliśmy wspólnie na spotkaniu w gminie Raszyn, a pani przed chwilą poświadczyła nieprawdę, że mnie pani nigdy w gminie Raszyn nie widziała. To jest w ogóle niesamowite, jakich argumentów pani używa. No właśnie. W ogóle generalnie. No i jak to się ma do braku, panie przewodniczący, potem ad vocem? Dziękuję. Na tym spotkaniu byliśmy z panem Grzegorzem Kamińskim, który również może poświadczyć, że byłem uczestnikiem takiego spotkania. Byliśmy na spotkaniu w miejscowości Jaworowa w gminie Raszyn w sprawie spółki wodnej. Mam też pytanie do pani Katarzyny Klimaszewskiej, czy według niej, bo z informacji, które przekazuje, bo jest tak bardzo pewna, czy według pani nieuczciwie sprawuje swój mandat? Mam kolejne pytanie, czy pani Katarzyna Klimaszewska zna wszystkich i jest w stanie dzisiaj wymienić osoby, które mieszkają w obrębie Dawidy Mankowe? Czy pani zna wszystkie osoby? Jest pani w stanie wymienić? Tutaj jeśli mogę powiedzieć, wie pani, ja bardzo panią podziwiam, że ma pani tak dużo czasu, że wraca pani z pracy, tutaj pani macha, tutaj pani rozmawia, że pani w godzinach swojej pracy ma pani czas na korzystanie z Facebooka na prywatnym profilu. Naprawdę panią podziwiam. Tutaj informacja dla wszystkich radnych, szanowni państwo, moja praca polega na tym, że ja naprawdę dużo pracuję, często bywam w delegacjach, taka jest forma mojej pracy. Dzisiaj rynek pracy nie jest łatwy, dlatego dość mocno i dużo wkładam w pracę. Często pracuję więcej, zdecydowanie niż 8 czy 10 godzin. Często spędzam dużo czasu również w delegacjach, więc ja jak gdyby tutaj nie mam czasu na takie rzeczy, które pani wykonuje. Na pewno pani dzisiejsze wystąpienie z pewnością przejdzie do historii. To jestem pewny, ale przechodzę do meritum sprawy, szanowni państwo. Powiem tak, tutaj jeszcze odniesienie do pani Magdaleny Bejer. Pani Magdaleno, ja w Raszynie mieszkam od 1985 roku, ale za chwileczkę o tym powiem. Aspekt polityczny tego całego wydarzenia jest niewątpliwy, ponieważ osobą, która złożyła zawiadomienie, jest pan Tadeusz Pawlikowski, który został wybrany i kandydował z list PiS-u.
Osoby, które znają pana Tadeusza, wiedzą, że jest osobą, która nie byłaby w stanie sformułować takiego pisma, tak przynajmniej twierdzą. Natomiast ja chciałbym się odnieść do kwestii merytorycznych. W piśmie pana Tadeusza Pawlikowskiego nie ma żadnych pytań, żadnych kwestii merytorycznych. Nie zostało tam nic przedstawione, nie zostało tam nic pokazane. Jedyne, co było sformułowane, to to, że podjąłem informację, że pomimo, iż pan Rafał Sieracki deklaruje, że zamieszkuje na terenie gminy Raszyn pod adresem Dawidy Bankowe. Szanowni Państwo, nigdzie tego adresu nie ujawniałem i nie informowałem, że mieszkam w Dawidach Bankowych. Więc nie wiem, skąd pan Tadeusz Pawlikowski powziął takie informacje. Być może mnie widział na Dawidach Bankowych i stwierdził, że jestem osobą tam mało znanym, bo ja oczywiście pochodzę z Raszyna, szanowni państwo. To jest miejscowość również w gminie Raszyn i tam spędziłem całe swoje dzieciństwo. Kwestia Dawid Bankowych jest tylko niewielkim epizodem w moim życiu, który za chwileczkę państwu wyjaśnię. Osoby, które podpisały się również pod tym donosem, nie dość, że napisały pismo z tą samą datą, to również są osobami, które tutaj są zarzucane, że wyciekły dane, są osobami, które pracują w gminie Raszyn, pełnią funkcje publiczne, ale na swoich profilach facebookowych chwalą się, a w zasadzie mają status zamieszkania Warszawa, więc no, jeśli te osoby mieszkają w Warszawie, istnieje takie prawdopodobieństwo, że mogliśmy się nie spotkać i te panie rzeczywiście mogą mnie nie znać. Przykre jest to też, że te osoby, które podpisały się pod tym pismem, są to osoby, z którymi tutaj przyjaźni się pani Katarzyna Klimaszewska. Można to wyczytać z jej profilu facebookowego, gdzie mamy do czynienia na spotkania na kawę lub ciasto marchewkowe. W związku z tym całość tych wszystkich rzeczy chciałem państwu przedstawić trochę w takim aspekcie niestety politycznym. I nie jest to przypadek, że te wszystkie osoby dzisiaj tak jednoznacznie i zgodnie z procedurem czasowym wystąpiły. Te wszystkie dokumenty oczywiście państwu przekazałem. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powtórzyć. Szanowni państwo, jeżeli stawiacie znak równości pomiędzy tymi dokumentami, które ja dostarczyłem, a dostarczyłem potwierdzenie o zameldowaniu, PIT-y z różnych okresów za 2020-18, umowę najmu lokalu, gdzie spędzam i również pracuję w Dawidach Bankowych, bo wykonywałem tam większość swoich obowiązków służbowych. Jest tam oczywiście biuro. Jeśli pani Katarzyna Klimaszewska, tak jak się domagała, ma ochotę na kawę, to bardzo proszę, aby się zdecydowała, bo najpierw proponuję tą kawę, potem ją odmawia. Zapraszam panią serdecznie, pokażę pani, jak mieszkam, gdzie pracuję w Dawidach Bankowych. Mam potwierdzenie od brata, potwierdzenie od osób postronnych, mam potwierdzenie od osób, które widziały, jak robię zakupy w Dawidach Bankowych, zrzut z turnieju, w którym reprezentowałem mieszkańców gminy Raszyn w eliminacjach, które również były częścią turnieju, dokumenty z objęcia mandatu faktycznego zamieszkania, umowę sprzedaży auta, oświadczenia majątkowe. To są wszystkie dokumenty, które dostarczyłam, plus pozwolenie na budowę, a państwo na znak równości stawiacie akt notarialny, który pełnił funkcję pokazania państwu, że dalej ja się nie zamierzam przeprowadzić do gminy Raszyn. Ja zamierzam dalej kontynuować mieszkanie w gminie Raszyn, szanowni państwo, w przeciwieństwie do niektórych. Mam dla państwa złe wiadomości, ponieważ do końca roku dom, który buduję, osiągnie status domu surowego zamkniętego, więc prace idą bardzo szybko, tak abyście państwo nie mieli wątpliwości. Dlaczego w ogóle taka sytuacja wynikła? Szanowni państwo, tak jak wspomniałem, ja od 85 roku mieszkam w Raszynie. Tutaj mieszkałem, tutaj miałem rodzinę. Natomiast wynikła taka sytuacja w zeszłym roku, że wraz z rodziną podjęliśmy decyzję o sprzedaży ostatniej nieruchomości na terenie gminy Raszyn, tak, żeby wszyscy mogli zanotować i potem nie mieć wątpliwości. I jest pewien epizod, w którym od jesieni zeszłego roku zamieszkuję i zameldowałem się w innej części gminy Raszyn do czasu wybudowania domu. I aby była ciągłość, szybko kupiłem, szanowni państwo,
działkę, na której już rozpocząłem budowę. Tak jak wspomniałem, zapraszam też Państwa serdecznie, jeśli Państwo chcecie obejrzeć postępy w pracy, gdzie będę mieszkał, również Państwa bardzo serdecznie zapraszam, będziecie Państwo mogli zobaczyć. I w zasadzie, Szanowni Państwo, tyle. Chciałem Państwu pokazać, że jak gdyby to dzisiejsze spotkanie jest dla mnie no, trochę z Państwa strony uwłaczające, ale w jakiś sposób no, rozumiem Państwa sytuację. Dziwi mnie tylko to, że w momencie, kiedy byłem radnym powiatowym, nikt Państwa tych rzeczy nie kwestionował od marca, kiedy pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego, po miesiącu czasu rozpoczęły się tutaj no, bardzo moim zdaniem pogardliwe sytuacje, ale to już wyborcy myślę zweryfikują. Ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję Komisji Rewizyjnej za pracę. Naprawdę myślę, że Państwo te ad vocem moglibyście już, bo każdy z Państwa tutaj się wypowiadał wielokrotnie. Oczywiście tego słucham z dużym bólem, ale myślę, że Państwo moglibyście tych wszystkich wypowiedzi już oszczędzić, bo naprawdę w nich brakuje jakichkolwiek dowodów i merytoryki. To do niczego nie prowadzi i zaoszczędziłbym to przede wszystkim mieszkańcom i pozostałym radnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, widzę, że porażkę poniosłem. W trybie ad vocem proszę bardzo pani radna Katarzyna Klimaszewska. Panie przewodniczący, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Panie radny Sieracki, ja potwierdzam, że pana wczoraj widziałam na spotkaniu i pana Kamińskiego, witaliśmy się, uczestniczyliśmy w nim. Potwierdzam też, że bardzo często widziałam pana na różnych innych spotkaniach służbowych w roli przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego bądź radnego Powiatu Pruszkowskiego z ramienia gminy Raszyn. Więc ja nigdzie nie powiedziałam, że ja pana nie widziałam, a tym bardziej nie ukryłam faktu, że wczoraj się nie widzieliśmy. Ja to potwierdzam. Natomiast ja powiedziałam, że nie widziałam pana w moim i w pana miejscu zamieszkania, a nie ogólnie w gminie Raszyn. I powiedziałam jeszcze, że wydaje mi się, że pan tutaj nie mieszka. A to są bardzo duże różnice w odniesieniu do tego, co pan mi powiedział. I jeszcze nawiążę tylko do jednej sprawy. Komunikatory typu Facebook, Instagram i Twitter i różne inne, które prowadzę, wcale nie muszę prowadzić ja. Ja już mam od tego kogoś, kto prowadzi. Także to nie znaczy, że ja siedzę na tych portalach i tam tylko piszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej. Bardzo proszę w trybie ad vocem pan radny Przemysław Siciński. Szanowny panie przewodniczący, ja bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i chciałbym w zwięzłych słowach podsumować całą sytuację. Drodzy Państwo, każda wątpliwość, która zostaje podniesiona przez mieszkańca co do legalności wyboru radnego powinna być zbadana w sposób należyty i dogłębny. Honorem dla mnie było uczestniczenie w pracach komisji, która mogła tej sprawie się przyjrzeć. Jestem nieusatysfakcjonowany wynikiem prac komisji i brakuje mi poczucia w pełni dobrze wykonanego zadania, a to z tego powodu, że zabrakło współpracy, pełnej współpracy ze strony osoby, której ta sytuacja dotyczy. I tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, drodzy Państwo, moment na ostatnie wystąpienie kolega radny Sieracki wykorzystał na atak i wystąpienia ad personam, natomiast nie wykorzystał ich do odpowiedzi ad rem, a więc co merytorycznie ma w tej sprawie najistotniejsze znaczenie. Nie odpowiedział pan na pytanie, które przedstawił, właściwie zamknął swoje całe wystąpienie wokół tego jednego pytania. Kolega Mirosław Chmielewski, nie odpowiedział pan na pytanie, co pan wpisał faktycznie, jaki adres wpisał pan do aktu notarialnego. I tu już nie chodzi o kwestię aktu notarialnego jednego, drugiego, czy kwestii związanej z dowodem. Tu chodzi po prostu o ustalenie stanu faktycznego. Drodzy Państwo, już nie jako poradnik, chcę powiedzieć, że na tym posiedzeniu padło szereg argumentów, które nie tylko zwiększają liczbę wątpliwości, ale po prostu wskazują wyraźnie, że pan przewodniczący Sieracki
jest widywany w innych miejscach, natomiast nie jest widywany w miejscu, co do którego twierdzi, że jest ono miejscem jego zamieszkania. W związku z tym, drodzy Państwo, podsumowując, moim zdaniem niezależnie od tego, jaką uchwałę przyjmie Rada Powiatu Pruszkowskiego, nie ma podstaw do tego, aby uznać, że pan radny Sieracki pełni swoją funkcję jako radny legalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani Magdalena Bowier. Panie Przewodniczący, tak jak napisałam, że z całą sympatią chciałam się do pana prośby naprawdę tutaj odnieść, że nie dziękuję, będę mówiła, ale niestety no, ja liczyłam na to, że no pan, znaczy tak, na pewno dla, trzeba to przyznać, na pewno dla pana radnego Rafała Sierackiego dzisiejsza w ogóle mowa o tej sprawie i w ogóle o jego osobie, tak, jest na pewno dla niego pewną niezręcznością, jest to no, niezbyt sympatyczna sytuacja. Natomiast robienie z siebie tutaj ofiary, oskarżanie innych osób o to, że ktoś kogoś atakuje, nie, panie radny, nikt nikogo nie atakuje. My mamy prawo pytać, skoro są wątpliwości, to będą zadawane panu czy jakiemukolwiek innemu radnemu, innemu samorządowcowi pytania, jeżeli są wątpliwości, nie ma jasnych odpowiedzi, bo nie ma jasnych odpowiedzi, nie było pana stać na to, żeby powiedzieć, tak, szanowni państwo, jestem mieszkańcem Raszyna, od właśnie, kiedy tam pan powiedział 85 roku, chociaż nie interesuje mnie, jakby do, kiedy pan się urodził, gdzie i co pan robi, tak, natomiast zabrakło tego, znowu pan mówi na okrągło i w ogóle przepraszam bardzo, na podstawie jakiego artykułu przepisu, statutu, ustawy o samorządzie powiatowym pan zadaje pytania radnym, pani radnej Klimaszewskiej, bo ja się pytam, no dla, z jakiego powodu pan w ogóle tutaj jako jakiś, no nie wiem, co najmniej mentor, czy zadaje pan pytania radnej, która miała swoją wypowiedź, miała prawo to wypowiedzieć swoje zdanie. Żyjemy w wolnym kraju, miała prawo się wypowiedzieć. Co to za zadawanie pytań? To my mamy do pana pytania, które pan nie chce odpowiedzieć, zarówno pisemnie, jak i ustnie, to po pierwsze. I jeszcze jedno, czy aby nie złamał pan RODO, mówiąc o z imienia nazwiska o autorach tego pisma, bo zdaje się, że jakiekolwiek pismo wpływa do starostwa powiatu pruszkowskiego, czy to jest skarga na starostę, czy jakaś, no przeważnie na starostę, tak, w ramach zadań, jakie powiat wykonuje, czy to chodzi o odwadnianie, czy tak dalej. Tam są zawsze właśnie utajniane dane osobowe autora, bo po co nam wiedzieć to? A pan używa tego i zmienia nazwiska. Chyba coś tutaj nie gra. Mam tutaj prośbę, żeby mecenas się tym temat wypowiedział. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pani radna Monika Sawicka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja trochę mnie Magda uprzedziła tutaj, ale ja i tak to powiem. To co miesiąc przed sesją, zanim właśnie to po rozpoczęciu sesji, pan przewodniczący jest nam łaskaw serwować przepisy RODO, które już praktycznie powinniśmy znać jak mantrę, ale dzisiaj doszło do sytuacji, kiedy, no przepraszam, powiem to Rafał otwarcie, kuriozalnej. Byłeś łaskaw, panie kolego radny, podać nazwisko i imię osoby, mimo tego, że ten człowiek jest osobą publiczną, to oprócz tego jest też ma życie prywatne. I ja nie sądzę, żeby akurat jako osoba publiczna złożył to pismo tutaj na ręce rady, chociaż zaraz będę zakrzyczona przez pana mecenasa, że moje niesądzenie niekoniecznie jest zgodne z prawdą, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to osoba prywatna w tym momencie i starajmy się takich rzeczy mimo wszystko unikać, bo no, musimy być odpowiedzialni za to, co mówimy i robimy. A dwa, już tak do meritum zmierzając, my rozpatrując jakikolwiek dowód, ja mówię, pewne skrzywienie mam w tym zakresie, to fakt, nie rozpatrujemy nigdy dowodów pod takim kątem, jak sobie tego życzy osoba, która ten dowód nam przekazuje, tylko pod takim kątem, do jakiego zostaliśmy zobowiązani. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani radnej. Mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy mogłem wcześniej udzielić głosu panu mecenasowi? Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan mecenas, bardzo proszę, pan Michał Folholz. Panie Michale. Już jestem. O. Bardzo proszę. Jestem, słychać mnie? Przepraszam. Tak, słychać bardzo dobrze. Czym byłeś, bo no, czy mam czy jest jakieś pytanie, czy jakaś dodatkowa wątpliwość, która się Państwu nasunęła, bo... Nie, na razie... Bo ja już... Wydaje mi się, że wszystko jest jasne, więc to... Oczywiście. Wydaje mi się, że mogą Państwo spokojnie przejść do głosowania, bo... Chciałbym. Dobrze. To zostało powiedziane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w trybie ad vocem pan Rafał Sieracki.
Bardzo krótko, szanowni państwo, demokracja ma to do siebie, że mogę pytać i będę pytał, szanowni państwo, bo być może demokracja się państwu nie podoba, ale na chwilę obecną umożliwia mi, że mogę po prostu pytać. Proszę pamiętać, że akt notarialny, który przedstawiłem, szanowni państwo, miał cel nie potwierdzenie mojego zamieszkania, a wskazać państwu corpus i animus, czyli nie dość, że pokazałem państwu szereg dokumentów, który pokazuje, gdzie jest moje centrum życiowe i gdzie spędzam czas, ale również, że planuję przyszłość dalszą w gminie Raszyn. Chciałem państwu pokazać ciągłość. Jeśli państwo tego nie rozumiecie, no to ja państwa nie przekonam, że czarne jest czarne, a białe jest białe, panie Przemysławie, z całym szacunkiem, panie Przemysławie, ale ma pan tutaj informację, że od jakiegoś czasu można w dowolnym miejscu sobie wystawić dowód osobisty, w dowolnym miejscu. Niech pan sobie przeczyta, niech pan zajrzy, jakie są opinie na temat obsługi w kwestii dowodów osobistych, w kwestii obsługi klienta w gminie Raszyn. Będzie pan wiedział, dlaczego z jednej strony zdecydowałem się przy pracy złożyć wniosek o wystąpienie o dowód osobisty. To jest dla mnie żaden argument, a pan powtarza to jak mantrę, ale oczywiście no, powtarzanie tego samego argumentu nie stanie się prawdą mimo wszystko. Kolejną rzeczą kwestie śmieciowe. Niech pan pamięta również, że ustawa tutaj nie ma wniosków imiennych, jeśli chodzi o kwestie opłaty śmieciowej. To jest po prostu kwestia zbiorcza, którą wypełnia dana osoba, dany właściciel posesji i przedstawia to. Ja państwu przedstawiłem refundację kosztów, z którą rozliczam się z bratem. Więc myślę, że to dla państwa. A to, czy ktoś płaci za śmieci, myślę, że nie jest potwierdzeniem tego, czy mieszka mimo wszystko, czy nie. Może być potwierdzeniem tego, czy płaci, czy nie płaci, ale na pewno nie mieszka, czy mieszka. A co do kwestii aktu notarialnego, jeszcze raz państwu powtarzam, żebyście państwo tutaj wiedzieli, jaki był kontekst, a mianowicie potwierdzający dalszą chęć zamieszkania na terenie gminy Raszyn. I oczywiście państwo tutaj wiecie, bo myślę, że pan Mirosław Chmielewski też może to potwierdzić, bo swoje dzieciństwo spędziłem też na jego podwórku w pewnej części, w której on mieszkał, więc no, z jednej strony... To nie jest dobry przykład. Tak, przepraszam, ale niestety jest to fakt i muszę mówić prawdę, dlatego mówię, więc pan doskonale wie, pani Katarzyna doskonale wie, że jestem mieszkańcem od wielu, wielu lat, jestem związany z Raszynem. Mam pewien epizod, w którym wszystkie nieruchomości po prostu sprzedaliśmy z różnych względów rodzinnych. Państwo próbujecie wykorzystać ten element do tego, żeby podważyć moją wiarygodność wśród wyborców. Ja przedstawiłem państwu szereg dokumentów, które potwierdzały moje zamieszkanie wtedy, kiedy kandydowałem, wtedy, kiedy zostałem wybrany na przewodniczącego, kiedy sprawowałem swoją funkcję. Więc jeszcze raz, szanowni państwo, mimo wszystko bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy dalej wspólnie pracować efektywnie i zajmijmy się w takim razie może problemami powiatu pruszkowskiego, a nie spekulacjami, bo bardziej one się nadają do pudelka niż do jakiejś rzeczywistości. Bardzo państwu dziękuję. I ja, szanowni państwo, wyłączam się z głosowania, oddaję państwu sprawiedliwość w wasze ręce i wyłączam się jak gdyby z głosowania i prośba o zakończenie tego tematu, jeśli wszyscy się wypowiedzieli. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, pani Ewa Borodzicz, pani radna. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No ja myślę, że tutaj niepotrzebnie pan przewodniczący Sieracki wypowiada się na poziomie pudelka, bo tutaj zupełnie nie o to chodzi. I z dzisiejszej dwugodzinnej dyskusji odnoszę wrażenie, że na pewno był pan mieszkańcem powiatu, dzieciństwo pan tu spędził i rozumiem, że plany wiąże pan na przyszłość z Raszynem. Natomiast skrzętnie unika pan odpowiedzi na tu i teraz, z czego wnoszę, że ponieważ tej odpowiedzi nie ma, to tego tu i teraz faktycznie nie ma w świetle dokumentów, jakie by były wymagane. Ale ja prosiłam pana przewodniczącego o głos tylko w tej sprawie, że chciałam prosić pana mecenasa, bo
Nie uzyskałam odpowiedzi. Ktoś, chyba pani radna Bejer, zadała to pytanie. Natomiast pan mecenas odpowiedział jak zwykle nie na temat. Ja oczekuję, że tym razem uzyskamy odpowiedź. Chodzi o naruszenie RODO przez pana Sierackiego w momencie, jak z nazwiska wskazał osobę, która podważyła fakt jego mieszkania na terenie powiatu pruszkowskiego. Nie będę tego nazwiska powtarzać, natomiast taka wypowiedź była, w związku z czym, czy pan mecenas nie widzi w tym niczego niestosownego, czy może funkcja czy przynależność zwalnia z obowiązku na przestrzegania zasad RODO. Dziękuję. Pani Ewo, uważam, że akurat to pytanie pani jest, nie dotyczy tematu dyskusji. No będzie... jak to nie dotyczy, panie przewodniczący? Mówimy o całym temacie, o tym, do tego tematu jest wrzucone nazwisko osoby, od której właściwie zapoczątkowała proces i pan mi mówi, że nie dotyczy. Czyli co, znowu zakopujemy wszystko pod dywan, zamiatamy? Ale w jaki sposób zakopujemy wszystko? Ja się po prostu pytam pana mecenasa, czy to nie jest naruszenie zasad RODO, że się wskazuje z imienia i nazwiska publiczną osobę. Bardzo proszę, panie mecenasie, proszę bardzo. Już odpowiadam na to pytanie. Mianowicie, oczywiście, jeżeli to jest wyciek danych, znaczy dane skarżącego, dane autora petycji, czy dane czy wniosków w trybie KPA, one, tak jak każde inne dane osobowe, podlegają ochronie. I w związku z tym, jeżeli doszło do wycieku danych, one zostały ujawnione, upublicznione, no to jest odpowiednia procedura, która zakłada wszczęcie przez inspektora ochrony danych osobowych poinformowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poinformowanie osoby, której dane zostały upublicznione. Tylko pytanie oczywiście, jakież to zagrożenie z tym jest dla tej osoby związane, bo czym innym jest dane, imię, nazwiska, czym innym jest adres zamieszkania, PESEL i inne, czy numer dowodu osobistego, czy które to dane mogą realnie stwarzać zagrożenie, powiedzmy, dla, nie wiem, w kontekście wzięcia kredytu, powiedzmy, przez osobę trzecią na tę osobę. Przykładowo, prawda? Natomiast no, ta osoba, jeżeli dane jej zostały upublicznione, zagrożone, ma prawo oczywiście wystąpić również na drogę sądową, żądać zadośćuczynienia. W tym zakresie również obowiązujące przepisy przewidują stosowną procedurę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w trybie odwrócenia pani Borodzicz. Ja przepraszam bardzo, ale znowu nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, które zadałam. Ja znam te zasady, jak osoba może się odwoływać. Panie mecenasie, ja się pytam, czy pan Rafał Sieracki ma prawo, mimo że te dane wyciekły już raz z biura rady i zostały gdzieś tam przekazane, czy ma prawo w tej chwili publicznie na sesji, która jest transmitowana na YouTubie bodajże, powtarzać i rozpowszechniać dalej to nazwisko. Zwracam uwagę, że nie mieszkamy w Nowym Jorku, tylko w powiecie pruszkowskim. Raszyn jest małą gminą i wszyscy się znają, w związku z czym wydaje mi się, że zachowanie pana Sierackiego jest wysoko niestosowne, a chciałam spytać tylko, czy nie narusza dodatkowo zasad RODO, powielając te informacje. I bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Znaczymy tak, no, dane, które już są upublicznione i w małej społeczności znane, no, trudno mi sobie wyobrazić, ile razy trzeba by je upubliczniać. Tak? No, doszło do tego, do czego nie powinno dojść, to sobie od razu powiedzmy. Natomiast w dniu dzisiejszym no, powielanie czy stygmatyzowanie danej osoby oczywiście nie powinno też mieć miejsca i tu się zgadzam. Natomiast w kontekście takim, że te dane i tak już są znane i zostały upublicznione na Facebooku, wydaje mi się, że już jak gdyby gorzej być, że tak powiem, nie może. Aczkolwiek zgadzam się z panią, tak nie powinny być używane z imienia, nazwiska, jak gdyby powielanie dalej danych tej osoby. To prawda. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę już zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego numer BR / 431/2021.
Proszę Państwa o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Panie Przewodniczący, czy mógłby Pan jeszcze raz dokładnie przeczytać treść uchwały, którą będziemy głosować? Bo to jest taka odmowa, coś, żebyśmy jasno wiedzieli, o co proszę chodzi. Bardzo. Proszę bardzo, czytam jeszcze raz. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego numer BR -431 łamane przez 2021 i to jest wszystko. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się. Jestem za, to odmawiam wygaśnięcia mandatu, tak? Wygaszenia mandatu. Tak, jeżeli jestem za, to odmawiam wygaśnięcia. Rozumiem, rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę o reasumpcję, pomyliłam się w głosowaniu. Przepraszam, jeszcze nie zdążyłem zagłosować. Dobrze. Jeszcze raz, bardzo proszę. Co tam, Robert? Czekam na wyniki, bo nic mi się nie wyświetla. Momencik. Wyniki głosowania. Jeszcze później. Panie Przewodniczący, Mariusz Baranowski za, gdyby mógł Pan zaznaczyć. Bardzo proszę zaznaczyć głos za, bo cały czas nie wyświetlają mi się wyniki głosowania. Nam też nie. No to musimy zaczekać chwileczkę, dobrze? O, bardzo proszę. Za oddano 15 głosów, przeciw oddano 6 głosów i dwie osoby wstrzymały się od głosu. Szanowni Państwo, głosowało, momencik już podaję, nieobecny przy 3 radnych, jest 21, głosowały 23 osoby, jedna osoba nie głosowała, czyli 24. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta. Zamykam punkt 7 i przechodzę do punktu. W sprawie odmowy wygaśnięcia. Bardzo proszę pana Rafała Sieradzkiego, przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego, o dalsze prowadzenie. Panie przewodniczący, ja zgłosiłem jeszcze wniosek formalny. Przepraszam, moment, bo jestem w tej chwili. Zaraz sprawdzę sobie. Już momencik. Tak, bardzo proszę. Nie mam problemy z zasięgiem, ale dobrze, że... No, wszyscy mamy jakieś tam problemy. Podnotowany. Panie Przewodniczący, ponieważ nie zgadzam się z uchwałą, a większość Rady z tą uchwałą się zgodziła, w związku z tym informuję, iż w terminie późniejszym złożę do Rady swoje zdanie odrębne z umotywowaniem. Być może nie będzie to tylko głos odosobniony, a może większa liczba radnych będzie chciała podpisać ten dokument. Dlatego będzie on przygotowany do podpisania w Biurze Rady z otwartą listą podpisów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ma Pan do tego pełne prawo. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego o przyjęcie prowadzenia obrad. Co jest z mojej strony? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR-439/2021. Proszę, aby Pan Starosta wskazał osobę, która omówi nam dzisiejszy projekt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Już.
Jest. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał na początku, na samym początku przy wprowadzeniu tego punktu pan starosta, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która uchwała to była podjęta w czerwcu tego roku. I nastąpiła taka zmiana, że kredyt jest w takiej samej wysokości, czyli 20 287 175 zł i 75 groszy, ale w uchwale poprzedniej, czyli to jest z czerwca dotychczas funkcjonującej, było napisane, że jest on przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. W związku z tym, że mamy częściowe umorzenie warunkowe przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pożyczki, więc ta wysokość pożyczki nie będzie w takiej wysokości, ten kredyt przeznaczony na spłatę tej pożyczki, w jakiej był wcześniej przewidziany. Czyli krótko mówiąc, zmianie ulega kwota przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki poprzez zmniejszenie o 465 855 zł i o tą samą kwotę planowane pokrycie deficytu o tę samą kwotę zostaje zwiększone. Nie wiem, czy jestem w stanie to dobrze wytłumaczyć. To dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Proszę państwa przewodniczących komisji o opinię komisji merytorycznych. Poproszę panią Halinę Górniak-Uszyńską. Przepraszam, panią Annę Sobczak, tak, bo pani Anna prowadziła posiedzenie dzisiejszej tak, komisji. Dziękuję. Bardzo bym prosił o opinię wiceprzewodniczącej pani Anny Sobczak, Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dziękuję za udzielenie głosu. Dzisiaj w zastępstwie pani przewodniczącej prowadziłam tą komisję budżetu i administracji i porządku publicznego. Komisja przy kworum, przy 8 zaopiniowała pozytywnie zmiany, 8 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę o zgłoszenie na sesji. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów. Ktoś z Państwa ma włączony mikrofon. Nie widzę chętnych do zabrania dyskusji. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR-439/2021. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o odnotowanie, Mariusz Baranowski za. Dziękuję, odnotowane. Poprosimy jeszcze o wszystkie osoby, aby zagłosowały. Stanisław Dymura za. Dziękuję Panie Stanisławie. Pani Ewa, Pani Aurelia, jak głosują? Bardzo dziękuję Pani Ewo. Jeszcze czekamy na Panią Aurelię chwilę. Zamykam głosowanie. 19 osób za, 0 przeciw, 4 osoby się wstrzymały, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta. Zamykam tym samym punkt 9. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego BR-434/2021. Proszę pana starostę tradycyjnie o wskazanie osoby, która omówi projekt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie tej uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, w uchwale wieloletniej prognozie finansowej mamy właśnie ujęte częściowe umorzenie pożyczki, o której była mowa, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 465 855 zł. W załączniku do WPF-u
mamy zmianę w zadaniu pod nazwą budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie. Jest to wynik podpisania umowy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i na udzielenie, dofinansowanie do tego zadania kwoty nieprzekraczającej 10 600 000 zł. W latach następujących, w 2021 to jest 70 tysięcy, w 2022 7 200 i w 2023 3 330 000. Jednocześnie, Szanowni Państwo, chciałabym zgłosić autopoprawkę następującą. Tutaj też mamy informację. Moment. No, uciekło mi. Moment. O przyznanych wojewodzie mazowieckiemu, a poprzez wojewodę my dostaniemy te pieniądze z ogólnej rezerwy budżetowej, środków na doposażenie nowoczesnego bloku operacyjnego w szpitalu. Jest to kwota 3 995 229 zł. I w związku z tym jest to zadanie jednoroczne, więc przedsięwzięcia nam się, załącznik do WPF-u nam się nie zmieni, natomiast zmienią się nam pozycje w dochody ogółem i dochody majątkowe oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe. I jeszcze druga autopoprawka. Szanowni Państwo, po konsultacji z Regionalną Izbą Rachunkową w kwestii między innymi opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ta opinia jest konieczna żeby uruchomić procedurę przetargową na kredyt. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych powinny być w całości przeznaczone na spłatę na pokrycie deficytu budżetu. My mieliśmy to inaczej zaplanowane, ze względu na to, że one oczywiście muszą być w całości przeznaczone na pokrycie inwestycji, natomiast stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest takie, a nie inne, że one powinny być zaplanowane na pokrycie deficytu. W związku z tym, żeby być w zgodzie z opinią, czy ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymać pozytywną opinię o możliwości spłaty zobowiązania, ulegną zmianie odpowiednie pozycje w wieloletniej prognozie finansowej, czyli pozycje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i w tym na pokrycie deficytu oraz odpowiednio wolne środki i rozchody budżetu. I to tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Proszę o opinię komisji merytorycznych i tym razem poproszę panią przewodniczącą Halinę Górniak-Uszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o opinię merytoryczną. Szanowni Państwo, komisja na posiedzeniu w dniu 1 września pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. To była uchwała 434/2021 przy głosach pozytywnych w ilości 8, natomiast nie było ani za, ani za, nie było przeciwnych oraz wstrzymujących. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że to było przed wprowadzonymi autopoprawkami, o których dzisiaj mówiła pani skarbnik. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pana Adriana Ismonta. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 11 głosach za, 0 przeciwnych oraz 2 wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję. Proszę również o opinię panią przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, panią Mirosławę Śliwińską.
Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 7 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę aż takiego zainteresowania, w związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego BR434/2021 wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie w sesji. Mariusz Baranowski, proszę o odnotowanie za. Dziękuję, odnotowane. Jeszcze poproszę o głos pana Stanisława i jest, dziękuję panie Stanisławie, jest głos, panie Stanisławie, już jest głos. Wszyscy zagłosowali, 22 osoby za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała BR434/2021 została podjęta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego. Zamykam punkt 9, przechodzę do punktu 10. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetu powiatu pruszkowskiego na 2021 rok BR435/2021. Tradycyjnie poproszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówi nam projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Ja tak syntetycznie, skrótowo najważniejsze pozycje, było to już kilkakrotnie, mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkadza, było to omawiane na kilku komisjach. Najważniejsze kwestie to dotacja, pomoc otrzymana w formie dotacji celowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 3107 w ulica Komorowska i Pruszkowska z gminy miasta Pruszków 500 tysięcy, z gminy Michałowice 250 tysięcy. Zwiększenia 750 tysięcy, po zmianach to zadanie będzie wynosić 2 miliony 750 tysięcy. Mamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 o kwotę 1 216 122 zł. Mamy na wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Również z tego samego funduszu zwiększenie o kwotę 1 714 526 zł na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych wraz z rozbudową drogi na odcinku od ulicy Długiej do ulicy za Olszyną w Ładach. Ponadto przeznaczone są środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 tysięcy. Jest to dotacja, z czego 20 tysięcy to na współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i na zakup paliwa gazowego 15 tysięcy. Zwiększamy o ponad 1 000 000 zł dochody od osób prawnych, gdyż dobrze się realizują. Ponadto 199 804 zł. Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie remontu sali gimnastycznej w zespole szkół numer 1 o 327 tysięcy zwiększa zadanie pod nazwą modernizacja systemu sygnalizacji pożarów w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. Po zmianach to zadanie wyniesie wartość tego zadania 557 tysięcy. I tak jest najważniejszy kwestii, jeszcze zwiększenie darowizny od Fundacji Pruszyńscy, darowizny celowej o kwotę 214 325 zł i 65 groszy. I tutaj, Szanowni Państwo, chciałabym również zgłosić autopoprawkę, tak jak przy w WPF-ie zwiększenie o 3 995 229 zł zadania pod nazwą doposażenie nowoczesnego bloku operacyjnego w szpitalu SPZZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne oddziałów ginekologiczno-położniczego, chirurgii ogólnej,
poprzez zakup wymiany aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO, w tym centralnej, czyli tego bloku operacyjnego, w tym centralnej sterylizacji dla BO. To są środki z rezerwy budżetowej. Nasz wkład własny to kwota 825 tysięcy, która już widniała w budżecie wcześniej. Po zmianach ta, czyli ogółem to zadanie wyniesie kwotę 4 820 229 zł. I tutaj, Szanowni Państwo, ta jeszcze zmiana, która dotyczy tych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zmiany po stronie rozchodów, czyli przesuwamy wolne środki, zwiększamy o 1 497 572 zł 63 grosze, a lokatę robimy na tą samą kwotę i po rozchodach jest ujmowane to w paragrafie 994. I odpowiednio się zmienia oczywiście uchwała budżetowa w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę tutaj o opinię Komisji Merytorycznych. Proszę panią przewodniczącą Halinę Górniak-Uszyńską. Szanowni Państwo, komisja na posiedzeniu w dniu 1 września pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 8 głosach za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących. Była to oczywiście wersja przed zgłoszonej przez panią skarbnik poprawkami. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Proszę o opinię pana Adriana Ismonta, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 14 głosach za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię panią przewodniczącą, panią Mirosławę Śliwińską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym również komisja omawiała i pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 7 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram w takim razie dyskusję. Zapraszam Państwa do zabierania głosu. Proszę o udzielenie głosu pani Magdalenie Bejer. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałabym poprosić o doprecyzowanie, znaczy podanie informacji. Chodzi mi o konkretnie o punkt w uchwale budżetowej, to jest zwiększenie dochodów wydatków o kwotę 1 216 122 zł w dziale 600 transport i łączność. Tutaj mamy drogi publiczne powiatowe, mamy otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021, czyli ten, który jeszcze mamy, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji świetlnych oraz doświetlenia. Jakby ktoś z Państwa, pewnie pracowników merytorycznych, wyszczegółowił wykonanie sygnalizacji świetlnych gdzie, w ramach tych środków rządowych i doświetlenie gdzie, w ramach tych środków rządowych, bo wiem, że są to konkretne lokalizacje. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja tak przedstawię tę kwestię. Gmina Drwinów, doświadczenie 4 przejść dla pieszych w realizacji do grudnia 2021 roku. Gmina Michałowice, pełna sygnalizacja, doświadczenie 2 przejść dla pieszych, również w tym samym terminie. Gmina Nadarzyn, doświadczenie 2 przejść dla pieszych. Gmina Piastów, również doświadczenie 2 przejść dla pieszych. W Pruszkowie, pełna sygnalizacja świetlna, doświadczenie 4 przejść dla pieszych. Gminie Raszyn, pełna sygnalizacja, doświadczenie 3 przejść dla pieszych. Jeśli chodzi o szczegółową lokalizację, to w Drwinowie jest to ulica Sportowa i Żwirowa. W regułach Aleja Powstańców Warszawy. W Walendowie ulica nad Utratą i Stawowa. W Piastowie przy ulicy Dworcowej, w Pruszkowie ulica Długa i Mostowa, w Sękocinie Nowym Aleja Krakowska i ulica Leszczynowa. Bardzo dziękuję. Proszę o odczytanie jeszcze przewodniczącego pana Pawła Siekierko, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, opinii w temacie.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, koledzy, koleżanki radni, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 10 głosów za, brak głosów przeciw i wstrzymujących się. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ad vocem pani Magdalena Bejer. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję, panie starosto, za odpowiedź. Ja mam takie pytanie, czy ja bym mogła, bo oczywiście no, nie zdążyłam wszystkiego zapisać, czy gdzieś jest to, że tak powiem, ta informacja dokładnie właśnie z tymi szczegółowymi lokalizacjami, które są, pełna sygnalizacja będzie budowana, które będą doświetlone w danych gminach, przy danych przejściach, czy ja gdzieś to mogę znaleźć, a tego nie zrobiłam na stronie, czy, a jeżeli nie, to czy mogłabym prosić o przesłanie mailem, nie wiem, do radnych, myślę, że wszystkich, bo nie tylko dlaczego do mnie, takiej informacji. Byłabym bardzo wdzięczna. Ależ oczywiście, że tak. W najbliższym czasie prześlemy pełną informację, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam w związku z tym dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2021, BR 435, łamane na 2021, wraz z autopoprawką. Na zdrowie. Proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Panie Przewodniczący, Mariusz Baranowski za. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław, jak głosuje? Przycisnąłem za. Nie doleciało, ale już zaznaczyłem. Bardzo dziękuję. 24 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że powyższa uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2021 została podjęta. Tym samym zamykam punkt 10 i przechodzę do punktu 11. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, BR 436 łamane na 2021 i poproszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówi projekt uchwały radnym. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę panią naczelnik Martę Internalik-Dybałę o przedstawienie projektu tej uchwały. Dzień dobry, pani naczelnik, przekazuję głos. Dobry wieczór, panie przewodniczący, dobry wieczór państwu. Ja króciutko, co roku przychodzę do państwa z tą samą uchwałą. Uchwała dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Program współpracy jest ukształtowany już przez kilka lat we współpracy zarządu powiatu z organizacjami pozarządowymi aktywnie działającymi na terenie powiatu. Jedyną zmianą taką dosyć zasadniczą jest to, że musieliśmy uwzględnić ustawę, która weszła w dniu wczorajszym, ustawę o dostępności. Jest program poszerzony o ten punkt i organizacje pozarządowe też będą realizować w oparciu o tą ustawę swoje działania. Jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie konsultacji, konsultacje ze względu na pandemię będą przeprowadzone w trybie elektronicznym. Ogłoszenie zostanie wywieszone na 21 dni. Zapytanie ankietowe będzie również przekazane do wójtów, burmistrzów i prezydenta naszych gmin. Zostanie wywieszone i mam nadzieję najmocniej rozpropagowane po wszystkich możliwych miejscach, nie tylko dotrze do organizacji, które aktywnie z nami współpracują, ale również do tych, które są mniej aktywne, ale chciałyby ewentualnie jakieś uwagi do programu wnieść. A następnym krokiem będzie zwrócenie się do państwa o przyjęcie programu. A teraz proszę o przyjęcie tej uchwały prezentowanej przeze mnie. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Proszę pana przewodniczącego Pawła Siekierko, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych o odczytanie stosownej opinii. Panie przewodniczący, prosimy o włączenie mikrofonu.
Szanowni Państwo, mam pytanie, ponieważ to było wyczytane, słyszałem pan Paweł Siekierko, tak? Tak, pan Paweł Siekierko, tak. Czekamy na pana Pawła Siekierko, aby odczytał opinię. Przepraszam najmocniej, ale coś mi wyskoczyło na monitorze i nie mogłem się odgłosić, że tak powiem. Jasne. Panie Przewodniczący, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 9 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących. Dziękuję i przepraszam. Bardzo dziękuję. Otwieram w takim razie dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam w związku z tym dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, BR 436/2021. Zapraszam Państwa do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Mariusz Baranowski za. Zaznaczone. Dziękuję. Jeszcze 3 osoby, czekamy na oddanie głosu. Poprosimy pana Mirosława Chmielewskiego i pana Stanisława Dymurę o oddanie głosu. Już oddałem. Jestem za. O, dziękuję bardzo. I pana Mirosława. Zamykam w takim razie głosowanie. 23 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi została podjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zamykam punkt 11, przechodzimy do punktu 12. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. BR 437/2021. Proszę pana starostę tradycyjnie o wskazanie osoby, która omówi projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy jest z nami przedstawiciel Wydziału Inwestycji Drogownictwa? Czy jest z nami pan naczelnik? Dzień dobry, ja przedstawię panie starosto. Pani Klaudio. Tak. No prosimy. Dobrze, bardzo proszę, oczywiście to jest pani. Bardzo prosimy pani naczelnik. Dziękuję, dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja chciałam poprosić o pozytywne zaopiniowanie uchwały. O pozytywne zaopiniowanie uchwały, na mocy której przekażemy gminie Miasto Piastów zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg. Podobne rozwiązanie zastosowane było w ubiegłym sezonie zimowym. W naszej ocenie podjęcie takiego porozumienia w znacznym stopniu usprawnia i polepsza jakby stan zimowego utrzymania dróg, jeżeli chodzi o taki pogląd na terenie danej gminy czy miasta. W wyniku przeprowadzonych z wszystkimi gminami rozmów udało nam się, aby takie porozumienie zostało zawarte właśnie z Piastowem i także po raz kolejny z gminą Brwinów. Na mocy tej uchwały będziemy mogli zawrzeć porozumienie, w którym szczegółowo będą opisane zasady przekazania tego zadania. Również na ten cel w budżecie powiatu pruszkowskiego zarezerwowaliśmy kwotę 20 000 zł na okres zimowy w roku 2021 oraz 170 000 zł na miesiące, gdzie będzie zimowe utrzymanie w roku 2022. Kwota ta jest przekazywana jako dotacja celowa na konto gminy. Gmina rozlicza się na podstawie zleceń wykonywanych zadań oraz faktur, a niewykorzystana kwota wpływa z powrotem na konto powiatu pruszkowskiego w terminie do bodajże 20 maja 2022 roku.
I bardzo prosiłabym, aby pozytywnie zaopiniować tę uchwałę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pana Adriana Ismonta, przedstawienie opinii. Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 14 głosach za, 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, w związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR437/2021. Kto państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zapraszam do głosowania w sesji. Jeszcze 3 osoby. Poproszę o głos pana Mariusza. No właśnie, nie było mnie słychać. Panie przewodniczący, oczywiście za. Dziękuję. I panią Monikę Sawicką. Tak, właśnie mam jakiś problem. Ja jestem za oczywiście. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Szanowni państwo, 23 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia gminie miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych została podjęta. Dziękuję serdecznie. Zamykam tym samym punkt 12 i przechodzę do punktu 13. Dziękuję pani naczelnik. A nie, przepraszam, jeszcze będzie 13. Jeszcze jedna uchwała, pani przewodnicząca. Tak, oczywiście. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Brwinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszo-rowerowych BR438/2021, ale tradycyjnie proszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówi projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę panią naczelnik Klaudię Bryk o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję, przekazuję głos. Dziękuję. Ja tylko dodam, że analogicznie, tak jak uchwała dotycząca gminy miasto Piastów, tak samo skonstruowana jest uchwała dotycząca gminy Brwinów. Tutaj dzięki zawarciu niniejszej uchwały będziemy mogli z gminą zawrzeć porozumienie, na mocy którego gmina będzie odpowiedzialna za zimowe utrzymanie naszych dróg powiatowych właśnie na terenie gminy Brwinów. Na ten cel w budżecie zostały zarezerwowane następujące kwoty. Na rok 2021 40 tysięcy złotych oraz na rok 2022 410 tysięcy złotych. Również niewykorzystane pieniądze zostaną zwrócone na konto powiatu pruszkowskiego w terminie do 20 maja 2022 roku i poproszę też o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Proszę pana przewodniczącego Adriana Ismonta, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinię w danym temacie. Szanowni państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 14 głosach za, 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Czy mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę, panie Mariuszu. To tylko jedno pytanie, Brwinów, odkąd pamiętam, to wspiera właśnie te działania powiatu. Chciałbym zapytać pana starostę, czemu inne gminy nie chcą takiego porozumienia podpisać? Zawsze ta reakcja jest szybsza na takie, nie wiem, nagłe wypadki, tak, nagła śnieżyca, tylko dlatego, bo pamiętam chyba, że jeszcze kilka lat temu na Darzyn chyba też podpisał takie porozumienie. Gdybym mógł prosić o odpowiedź, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, bardzo dobre pytanie. Od kilku lat usiłujemy przekonać naszych partnerów w gminach Raszyn, Pruszków, Pia, Nadarzyn,
Michałowice, aby zechciały podpisywać takie porozumienia. Negocjacje prowadziła pani naczelnik Klaudia Bryk, może uszczegółowi tą kwestię, ale myślę, że robimy wszystko, co tylko można w tej sprawie. Nie chodzi o pieniądze, dlatego trudno jest znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie. Poproszę panią naczelnik o dwa słowa. Dziękuję. Tak jak pan starosta wspomniał, nie jest to pierwszy sezon zimowy, kiedy proponujemy gminom przejęcie zadań zimowego utrzymania dróg. W tym roku wprost zapytaliśmy każdą z gmin, czy jest zainteresowana, a jeżeli nie, to prosiliśmy o podanie uzasadnienia. Jeżeli chodzi o gminę Michałowice, to no, na terenie tej gminy sama gmina ma zazwyczaj w zimę problem z wyłonieniem wykonawcy na zimowe utrzymanie swoich dróg. Stąd też jeszcze dołożenie dróg powiatowych no, byłoby w ocenie gminy jeszcze większym problemem i komplikacją. Jeżeli chodzi o gminę Raszyn, to tutaj chyba nie, no jakby powodem takiej niechęci przejęcia tego zadania były niewystarczające, jakby tutaj niewystarczające kadry, aby to zadanie nadzorować i prowadzić. Brwinów i Piastów, no to mamy tutaj zgodę co do zawarcia tych porozumień i taką nawet chęć. Natomiast jeżeli chodzi o Pruszków i Nadarzyn, to takiego uzasadnienia, z tego co pamiętam, nie otrzymaliśmy. Z każdej z gmin mamy pisemną odpowiedź. Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy ją udostępnić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam. No może ja jeszcze tylko chciałem. Proszę bardzo. Krótki komentarz, bo w gminie Brywinów to się bardzo sprawdza od kilku lat, szczególnie, że powiat ma dość duże dwie arterie dróg powiatowych w stronę Grodziska Mazowieckiego. I tutaj taka szybka reakcja, ponieważ to są drogi, no, które mają bardzo duży ruch, no, potrzebują tej szybkiej reakcji i dlatego tutaj też w rozmowach z burmistrzem, skoro jedzie pług gminny i za chwilę ma podnieść odśnieżarkę, bo wjeżdża w drogę powiatową, było to trochę bez sensu. Dlatego no, w gminie Brywinów bardzo się to sprawdza i dziękuję bardzo za podpisanie takiego porozumienia. Bardzo dziękuję. Nie widzę chętnych, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie Brywinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR438/2021. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę, Mariusz Baranowski o zaznaczenie za. Dziękuję. Prosimy o głos pana Artura i pana Mirosława. Coś mam z STS-ją. Poproszę o zaznaczenie głosu za. Artur Świerczuk. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 23 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia gminie Brywinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych została podjęta. Zamykam punkt 13, przechodzę do punktu 14. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi BR 432/2021. I bardzo proszę o omówienie projektu przez pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Andrzeja Kurzelę. Przekazuję głos, panie przewodniczący. Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu 4 sierpnia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego rozpatrywała skargę mieszkańca Piastowa, który to skarżył się, że pismo, które złożył w sprawie, nie zostało rozpatrzone w terminie. A sprawa dotyczyła
wygaszenia pozwolenia na budowę dla budynku wielorodzinnego, którym to inwestorem była spółdzielnia mieszkaniowa, Piastowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. I skarżący wnosił, że przez okres 3 lat na terenie, gdzie miał powstać ten budynek wielorodzinny, nic się nie działo jego zdaniem. W związku z tym, zgodnie z prawem, że są takie prawo rzeczywiście istnieje, można taką decyzję wygasić. Natomiast nie dostał w terminie żadnej odpowiedzi. I komisja rekomenduje, żeby Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę, że ta skarga jest zasadna. Dlatego, że my obradowaliśmy 4 sierpnia. Pismo zostało złożone, proszę Państwa, w lipcu i do momentu, kiedy obradowała komisja, odpowiedź temu panu nie została udzielona. Oczywiście wysłuchaliśmy pani naczelnik Wydziału Architektury, do której ta sprawa była kierowana. Wysłuchaliśmy opinii radcy prawnego i było to mnóstwo okoliczności łagodzących, wynikające chociażby z tego, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy związane z epidemią, że przede wszystkim był problem jeden z ustaleniem, i to były konsultacje prawne, które jakby się przeciągały, z ustaleniem, czy ta osoba w ogóle miała takie uprawnienie do wystąpienia. Zdaniem radcy prawnego oczywiście nie miała i nie była stroną w postępowaniu na wydanie takiego postępowania i nie miała uprawnień do tego, żeby występować o wygaszenie tego pozwolenia. Były inne również okoliczności łagodzące, ale komisja uznała, że powinno być skierowana odpowiedź do wnoszącego tę sprawę, chociażby z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Takie pismo nie zostało skierowane. Z tego, co nam pani naczelnik obiecała, zaraz po komisji miało być takie pismo skierowane do skarżącego. Niemniej uznaliśmy, że ta skarga może być uznana za zasadną i tak też rekomendujemy Wysokiej Radzie. Może tylko powiem, że nie wszyscy członkowie komisji podzielili tą opinię. 3 głosy były, z tego co pamiętam, za, 1 głos wstrzymujący się. I to było wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Lub udzielić komentarza? Dziękuję. Nie widzę. Zamykam w takim razie dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi BR 432/2021. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Jeszcze nie wszyscy zagłosowali. Proszę o oddawanie głosów. Za. Mariusz Baranowski. Dziękuję. Dziękuję. Pan Mirosław, pani Katarzyna, pani Aurelia i pan Przemysław. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 18 osób za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta. Dziękuję za mówienie. Zamykam punkt 14. Przechodzę do punktu 15. Informuję, że kolejnym punktem są interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych. Informuję, że w dniu 9 lipca bieżącego roku wpłynęły 2 wnioski pani radnej Katarzyny Klimaszewskiej. Odpowiedź została udzielona 19 lipca bieżącego roku. W dniu 2 września bieżącego roku wpłynęły 2 wnioski i 3 zapytania radnej Katarzyny Klimaszewskiej. Odpowiedź zostanie udzielona do 16 września bieżącego roku.
Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Proszę o udzielenie głosu pani Katarzynie Klimaszewskiej. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja chciałabym się odnieść do wczorajszego spotkania likwidatora spółki wodnej, w której oboje braliśmy udział i mam taką prośbę, to właściwie w formie wniosku do pana starosty. Czy możemy poprosić pana likwidatora Jacka Wiśniewskiego, pana likwidatora spółki wodnej, który został powołany na to stanowisko, by przedłożył Radzie jakiś draft albo plan procesu likwidacji tej spółki wodnej. Dlatego, że ja wczoraj zadałam takie pytanie, pan Sieradzki był, więc pewnie potwierdzi. Natomiast nie dostaliśmy takiej informacji, dostaliśmy tylko lakoniczną odpowiedź, że ten proces będzie trwał 2 lata, ale żadnej informacji. Ja bym jednak wymagała, żeby pan likwidator przedłożył nam informację, że proces likwidacji tej spółki wodnej składa się z takich i z takich zadań, z takich kroków i każdy obszar, jeśli chodzi o terminowość, będzie wykonany w takim i w takim czasie. Także tylko taki krótki wniosek, bo to też dobrze dla nas, żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie likwidacja tej spółki wodnej jest, no i jak wygląda cały ten proces. Tylko to. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tylko dodam, że likwidator spółki jest w stanie ustalania stanu faktycznego. Jest to początkowy proces jego pracy. Na pewno po rozmowie po wczorajszej w stosownym momencie pan likwidator, pan Jacek przekaże nam te informacje, jaki będzie plan działania. Sprawa nie jest prosta, wymaga ustalenia dużo faktów i myślę na tej podstawie, na tym fundamencie będzie ustalony jakiś plan i mam nadzieję konkretne dalsze działania. Czy ktoś z Państwa? Pani Aurelia Zalewska. Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałabym zapytać o informacje dotyczące podjętych umów powiatu pruszkowskiego z gminami. Mamy tutaj informacje o umowie z gminą Brwinów, gminą Nadarzyn, gminą Raszyn o udzielaniu dotacji w wysokości 20 tysięcy na ponadgminny transport zbiorowy. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o pozostałe gminy? Czy te dotacje są w tej wysokości kierowane do wszystkich gmin i w różnym czasie? A widzę, że jest też tylko w innym punkcie informacja o gminie Michałowice. Nie wiem, czy z czego wynika ta kwota, czy to jest stała kwota dla wszystkich gmin, czy ona jest jakoś uzależniona od tego, jakie zadania gminy realizują w zakresie transportu. I jeszcze jedno pytanie. Jest też informacja o darowiźnie firmy Warbut w wysokości 40 tysięcy na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo proszę o informację, na jakie zadanie te środki zostaną przeznaczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To troszeczkę nie w tym punkcie, dlatego że to są informacje o pracy zarządu. Do kogo pani kieruje to pytanie? Panie Przewodniczący, do pana starosty. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Kolejną osobą jest pani Magdalena Bejer. Panie Przewodniczący, ja tylko tak chciałam zapytać, bo ja na przykład składałam zapytania radnego do Biura Rady, na przykład jedno 29 lipca 2021 i otrzymałam odpowiedź i nie przeczytał pan tego. Dlaczego? Ponieważ to pismo było skierowane do mnie, nie do pana starosty. Natomiast jeśli panią to usatysfakcjonuje, tak, takie pismo wpłynęło i na te pismo również pani odpowiedziałem. No nie tylko do pana, ale dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy pan starosta zechciałby odpowiedzieć? Tak jak pan przewodniczący zauważył, to nie jest ten punkt porządku obrad, ale odpowiedź jest bardzo prosta. W ten sposób dotychczas powiat wykonywał swoje obowiązki w zakresie
realizacji transportu zbiorowego, to znaczy co roku Rada przeznaczała określoną kwotę, którą dzieliliśmy na 6 części i przekazywaliśmy wszystkim gminom, także każda z gmin w tym roku otrzymała od nas 20 tysięcy. Natomiast w tym roku postanowiliśmy to, w przyszłym roku postanowiliśmy to zmienić. Postanowiliśmy przystąpić do Związku Powiatowo-Gminnego, który będzie w pełni realizował te zadania wraz z 3 liniami i zwróciliśmy się z prośbą o przyjęcie nas do Związku Grodziskiego, czyli miasto, powiat grodziski wraz z gminami grodziskimi oraz z gminą Błonie, o przyjęcie nas do tego związku, żebyśmy mogli otrzymać dofinansowanie do 3 linii. W skrócie rzecz biorąc, to są 2 linie na trasie Raszyn-Pruszków, Nadarzyn-Pruszków i Nadarzyn-Brwinów-Błonie, bo to jest taka najdłuższa linia. I takie mamy plany na przyszły rok. W związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, chciałbym poinformować Państwa, że może zajść konieczność zwołania Rady jeszcze w miesiącu wrześniu, ponieważ może się okazać, że taki będzie wymóg, znaczy będzie wymagana opinia Rady w tej sprawie, jeżeli uda nam się zdążyć ze wszystkimi procedurami i wówczas szczegółowo przedstawię Państwu ten pomysł ze szczegółami, ile będzie to kosztowało, co z tego będziemy mieli i co na tym skorzystają mieszkańcy naszego powiatu. Tyle w kwestii transportu. Bardzo dziękuję. Pani Monika Sawicka. Pani Moniko, proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie, nie uzyskałam odpowiedzi. Dotyczy darowizny firmy Barbut. Ja nie pamiętam w tej chwili tego wniosku, więc proszę, odpowiemy Pani na piśmie. Zwykle jest to kwestia poprawy bezpieczeństwa, czyli na realizację inwestycji drogowych, zwykle w danym rejonie. Bardzo dziękuję. Pani Dziękuję Monika bardzo. Sanicka. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałam Panu staroście podziękować za zajęcie się tematem, no, oczywiście nie osobiście, ale tutaj Panu Naczelnikowi i całej reszcie zespołu, za zajęcie się sprawą sygnalizacji na rogu ulicy Wróblewskiego przechodzącego Obrońców Pokoju i ulicy Powstańców. Bo tam wiem, że tam jest problem, ale bardzo bym prosiła, żebyście panowie tam pilnowali tego tematu, żeby już ten sygnalizator się nie przewracał. I jeszcze taka mała prośba i sugestia, żeby się przyjrzeć, jak są usytuowane światła przy tym samym skrzyżowaniu od ulicy Powstańców, bo zwróciłam uwagę na to, że one po prostu są nieczytelne dla kierowców. Ale dziękuję za podjęcie tematu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o głos dla pani Magdaleny Bejer. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam 2 pytania. Pierwsze dotyczą one naszego szpitala powiatowego. Pierwsze pytanie dotyczy jakby kolejnych informacji po przekazaniu Radzie Planu Naprawczego na poprzedniej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. To znaczy mieliśmy zapewnienie, oczywiście no, nie jest to dużo czasu, były wakacje, więc ja to rozumiem, ale może jest jakaś perspektywa, może ktoś powiedzieć, kiedy to będzie miało miejsce, ponieważ otrzymaliśmy taki ogólny ten plan naprawczy, bez wskazania źródeł przychodów, bez takich no, konkretnych działań naprawczych, tak, bez żadnej prognozy wyniku finansowego z działaniami naprawczymi i bez działań naprawczych, nie otrzymaliśmy prognozy bilansu, również był brak końcowej analizy wskaźnikowej i punktowej na następne lata, no i mieliśmy zapewnienie panów dyrektorów, że te informacje radni otrzymają. Chciałam zapytać się, kiedy to nastąpi, to jest jedna rzecz. I druga jest kwestia, czy co się dzieje na oddziale chirurgii w naszym szpitalu powiatowym, ponieważ otrzymałam informację, że
obecny ordynator oddziału chirurgii. Nie chcę przedłużyć, jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie i podanie informacji. Nie chcę przedłużyć umowy właśnie na ordynację i wynikł jakiś problem, być może jest jakiś problem. Chciałam się zapytać, czy starosta coś na ten temat wie, czy może udzielić jakiejś informacji, co tam się dzieje. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani starosto. Moje informacje w tym zakresie są dość ograniczone. Pan dyrektor zgłosił nam, jeśli chodzi o dział chirurgiczny, wniosek, znaczy informację o tym, że zostanie zmieniona osoba kierownika oddziału i że oddziałem będzie kierował chirurg, który był poprzednio ordynatorem. Nie potrafię powiedzieć, czy uzasadnić tej zmiany. Natomiast w kwestiach finansowych praktycznie co 2-3 tygodnie spotykamy się z panem dyrektorem. Przekazaliśmy, mając podobne wnioski, przekazaliśmy je panu dyrektorowi i myślę, że w ciągu najbliższych dni, no jutro nie, ale może w następnym tygodniu poprosimy o sprecyzowanie tych informacji i przekażemy je radnym, jeśli chodzi o doprecyzowanie programu naprawczego. Dziękuję pani starosto. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, to... Tak, jeśli ja mogę, panie przewodniczący. Jedno pytanie. Bardzo proszę, w ostatniej chwili pan zdąży. W ostatniej chwili. Jakiś czas temu na również w sesji zdalnej zgłaszałem 3 sarny, ponieważ jestem częstym widzem Znicza Pruszków. Zgłaszałem 3 sarny, które biegają w obwodzie Znicza, 3 pasmówki i tak dalej. Czy coś w tej sprawie zostało zrobione, czy może służby zostały powiadomione? Halo, halo? Tak, tak, słychać pana. Czy ktoś z państwa chciałby, panie starosto? Panie przewodniczący, czy może pani Klaudia Bryk jest z nami, może by coś powiedziała w tej kwestii? Ja tylko dodam, że... No, przejeżdżam tam 4 razy dziennie i po prostu nie mogę patrzeć na te zwierzęta, które mogą zrobić krzywdę użytkownikom auta, a z drugiej strony zginąć. Tak, tak, doskonale to rozumiemy. Zgadzam się z pańskimi wątpliwościami. Czy pani Klaudia mogłaby coś powiedzieć w tej sprawie, ponieważ ja nie pamiętam już, w jakim kierunku to poszło, jakie były szczegóły tej sprawy. Tak, panie starosto, mogę pokrótce coś powiedzieć. Ten temat był podnoszony chyba na jednej z komisji, w których ja nie brałam udziału. Na sesji. Ja to zgłaszam jako wniosek, bo zauważyłem po prostu. Jakby ja zbadałam sytuację tych saren i no one tam przebywają już od wielokrotnie. Nie jest to problem tylko tego roku. Rozmawiałam nawet dzisiaj z naszym kierownikiem zespołu zarządzania kryzysowego, z panem Pielatem. Ustaliliśmy no jakby i też wszelkie tego typu przypadki, no zazwyczaj one są rozpatrywane przez gminy. Również z ustawy o tam chyba utrzymaniu porządku i czystości w gminie wynika no taka potrzeba zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miast i jest to zadaniem własnym gminy. Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym, tak, o samorządzie gminnym. No i tutaj z panem Waldemarem Pielatem wspólnie ustaliliśmy, że no problem tych saren zgłosimy po prostu do Urzędu Miasta Pruszków. Natomiast no mamy też informację, że no nie było żadnych zgłoszeń w naszym Centrum Zarządzania Kryzysowego odnośnie kolizji czy też wtargnięcia tych zwierząt na jezdnię. Też ta wielka działka, na której te sarny bytują, porośnięta drzewami, krzewami, jest własnością osób prywatnych. Więc no nie do końca jest jakiś świetny pomysł, aby tą sytuację rozwiązać. Myślę, że tutaj
wdrożenie jakiegoś działania i pomysł, no to pozostawimy gminie. Jest kilka możliwości prawnych, aby te sarny jakby przemieścić w inną lokalizację, no ale o taki wniosek nikt do starosty jeszcze nie wystąpił. Bardzo dziękuję. Panie Mariuszu. Czy jak ja bym wystąpił na przykład, to coś by to dało, bo to za chwilę będzie może powiat no trochę kosztować. No bo ta sarna może w pewnym momencie wyskoczyć. Ja zupełnie tak pytam. Znaczy ja nie rozumiem, dlaczego powiat akurat miałoby to kosztować, bo no drogi, na które... Może być wypadek na drodze powiatowej. Na drodze powiatowej, okej, okay, no to wtedy ponosimy za to odpowiedzialność, natomiast... No bo wiadomo, tam... że 719 jest wojewódzką i tutaj, to nie do powiatu, tak, ale... Tak, natomiast też samo zadanie takie, czy problem, nie wiem, czy jest może z nami pan Waldemar Pielat, bo to już kilka lat temu był ten problem jakby podnoszony i... No dobrych kilka lat temu my mieliśmy taką naszą jednostkę, która zajmowała się odławianiem dzikich zwierząt z terenów miast i wspieraliśmy w tym zadaniu gminy. Natomiast jakby po kontroli RIO zostało to jakby zarzucone, że powiat takiego zadania wykonywać nie powinien. W związku z tym od kilku lat już my takiej jednostki nie mamy. Nie posiadamy. Ja uważam, że no na przykład mieliśmy podobną sytuację w Piastowie 2 czy 3 lata temu. Na terenie miasta przebywało no kilka dzików, które na stałe zadomowiły się na jednej z ulic. I wtedy to właśnie burmistrz gminy Brwinów wystąpił do starosty o uzyskanie takiego zezwolenia na odłowienie i przetransportowanie tych zwierząt w inne miejsce i takie zezwolenie dostał. Natomiast przepraszam, mogę zadać pytanie. Jeśli bym się zwrócił do Urzędu Miasta z takim wnioskiem do starosty, czy to by zadziałało? Znaczy, no to jest też wola gminy, jakie chcą podjąć działania. Natomiast pismo do gminy jakby tutaj zostanie wysłane i nawet chyba dzisiaj pan Grzegorz Kamiński takie pismo stworzone przeze mnie podpisał, więc może zaczekajmy na reakcję. Okej, okay, to bardzo dziękuję. To bardzo dziękuję w takim układzie. Bardzo dziękuję. Przekazuję głos dla pana radnego Przemysława Ścińskiego. Panie Przemku, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pozwolą państwo, że skomentuję tylko poprzedni wątek. Drodzy państwo, ja ogromnie się cieszę, że na terenie powiatu pruszkowskiego bytują dzikie zwierzęta, że znajdują tutaj warunki do życia i zdumiewa mnie wniosek o odławianie tych zwierząt, kiedy wystarczyłoby odpowiednie zabezpieczenie drogi powiatowej czy drogi wojewódzkiej, a także postawienie znaków wskazujących na możliwość przebiegania dzikiej zwierzyny. To są jedyne zadania, które uważam za zasadne w tej sprawie. Trzeba się cieszyć i oby, że tak powiem, warunki na terenie naszego powiatu i środowisko było tak czyste, żeby więcej zwierząt chciało tutaj bytować. To jest naprawdę piękny widok, widzieć takie zwierzęta w mieście, ale nie o tym. Drodzy państwo, chciałem podzielić się z państwem taką sprawą. Przeczytałem dzisiaj informację o dramatycznym zdarzeniu. Jak pewnie państwo wiecie, na terenie ośrodka dla uchodźców w Dębaku od kilku tygodni znajduje się grupa uchodźców. Pragnę podkreślić znajdujących się tam legalnie w związku z programem relokacji. I te osoby wymagają pomocy, była organizowana zbiórka. Wiem, że wielu mieszkańców również naszego powiatu wzięło w niej udział. Natomiast doszło do dosyć tragicznego zdarzenia. Mianowicie z jakichś powodów, nie wiem czy niedopatrzenia, małe dzieci miały się zatruć grzybami i podobno powodem miał być problem niedożywienia. Ja chciałbym zapytać pana starostę, ponieważ wiem, że jest pan w kontakcie z burmistrzem Tusińskim, czy te informacje polegają na prawdzie, a jeśli nie polegają na prawdzie, czy może pan je zdementować? Natomiast gdyby tak było, że rzeczywiście ten ośrodek
nie wiem, pomimo zbiórek, które kończą się wielkim powodzeniem, brakuje w tym ośrodku czegokolwiek. Czy pan jest w kontakcie z burmistrzem Tusińskim i czy w związku z tym, jeśli jest potrzeba wsparcia działań tego ośrodka, czy nasz powiat coś w tej sprawie może zrobić, może udzielić jakiejś pomocy? Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prowadzeniem ośrodka dla uchodźców zajmuje się przede wszystkim, w moim przekonaniu, Urząd Wojewódzki. Pan Tusiński i pan burmistrz Zwoliński, tak jak nasz urząd, bo myśmy również w urzędzie dokonywali zbiórki darów dla tych uchodźców, wykonują te zadania w formie zaangażowania społecznego, a więc za wyżywienie i utrzymanie tych uchodźców jest odpowiedzialny Skarb Państwa, wojewoda. Natomiast nie mamy wiedzy w oficjalnym komunikacie, bo ta sprawa była rozpatrywana i omawiana w mediach publicznych, oświadczenie odpowiedniego rzecznika prasowego brzmiało, że otrzymują dwa razy dziennie posiłki uchodźcy i że nieprawdą jest, jakoby byli głodni. Więc to raczej wynik, trudno mi jest to opiniować w sensie takim, jak do tego doszło. I zajmować jakieś zdecydowane stanowisko. Ostatnio informacje były takie, że sprzed kilku dni, że tych darów jest już tyle, że jest rzeczywiście no, nasza wspólna społeczna aktywność na bardzo dużym, zadowalającym poziomie i że no teraz trzeba jakby celowo to realizować, a nie i ubrania i jedzenie. Więc myślę, że będziemy kontaktowali się z tym ośrodkiem i będziemy dostosowywali naszą pomoc do ich konkretnych celów. Natomiast ja bym traktował to wydarzenie jako wypadek, ponieważ dzieci biegające po lesie znalazły dwa czy trzy grzyby muchomory sromotnikowe, które również są powodem zatruć czasami w Polsce, znaczy naszych mieszkańców. A jest to jedyny grzyb, który rzeczywiście śmiertelnie zatruwa. I w związku z tym ja bym to traktował jako po prostu nieszczęśliwy wypadek, jednocześnie z apelem, żebyśmy no, bardzo ostrożnie podchodzili do grzybów blaszkowych, bo no, czasami można się po prostu pomylić, a ta pomyłka kosztuje życie, tak jak pokazał ten wypadek. Kilka lat temu pod Poznaniem miała miejsce analogiczna sytuacja dotycząca babci, która ugotowała kanie, usmażyła kanie swoim wnukom i niestety tam to się zakończyło tragicznie również, więc po prostu to był wypadek. Czyli ja rozumiem, panie starosto, że sytuacja jednostkowa, temu ośrodkowi nic nie brakuje, akcja zakończyła się powodzeniem i tak jak pan powiedział też właściwie pomoc ta społeczna była na tak dużym poziomie, że jak zrozumiałem, wystarczyło tej pomocy również dla innych ośrodków, tak? Tutaj żadnych działań po stronie powiatu, żadne działania po stronie powiatu nie są zdaniem zarządu wskazane, potrzebne, nie ma takiej potrzeby. Kontaktujemy się jutro, aby uaktualnić dane z ośrodkiem w Dębaku i zapytamy, czy mają jakieś potrzeby aktualnie. Dobrze? To, co mówiłem, to jest informacja sprzed 2-3 dni. Jasne, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Grzegorz Kamiński, bardzo proszę. Kolejce. Ja chciałem tylko dopowiedzieć do wypowiedzi pana starosty, dla pana Przemysława Sieczyńskiego. Ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, bo kiedyś zajmowałem się też integracją uchodźców, akurat, no może nie z Afganistanu, ale z Czeczenii,
I dość dobrze znam ośrodek Dębaku, znam też inne ośrodki dla uchodźców na terenie kraju. I tak jak pan starosta powiedział, jest to zadanie realizowane przez wojewodę. Te ośrodki są wyposażone, jeżeli chodzi o kwestie posiłków. Tam nie ma takich sytuacji, żeby ktoś chodził niedożywiony. Są różnego rodzaju inne problemy. Są to do zbieraniny osób z różnych krajów często. Tych dzieci tam jest dużo. No, często też bywa tak, że nie są do końca dopilnowane przez rodziców. Ci rodzice są po traumach i być może tutaj też taki przypadek był. Oczywiście nie mówię, że tak mogło być, ale zdarzają się różne przypadki z dziećmi w ośrodkach dla uchodźców. Jest to dość duża zbiorowość i są wszelakie problemy. Dlatego raczej stawiałbym na ten taki wypadek, tak jak pan starosta powiedział, a nie na kwestię niedożywienia. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą jest pani Magdalena Bejer. Dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze tylko ad vocem, zanim zadam pytanie, które chciałam zadać. Wielokrotnie w tej strasznej, tragicznej sytuacji wypowiadał się rzecznik ośrodka dla uchodźców w Podkowie Leśnej. Co więcej, również bardzo zaprzyjaźniony i aktywnie działający w tym ośrodku burmistrz Podkowy Leśnej, pan Tusiński, również dementował tą jakże no krzywdzącą dla tego ośrodka wypowiedź dwóch lewicowych aktywistek na ten temat, że te dzieci po prostu były głodne. Zatem no tutaj było wiele wyjaśnień. Rzeczywiście jest to ośrodek prowadzony przez, że tak powiem, no władze centralne rękoma wojewody, tak, wiadomo, Urzędu Wojewódzkiego. Cieszy fakt, że starostwo powiatowe się angażuje w pomoc i mieszkańcy naszego powiatu, bo wiem, że zarówno z gminy Brwinów, jak i sama Podkowa Leśna, ale też ościenne gminy tutaj wspierają po prostu tych ludzi, którzy mają teraz niestety taką sytuację życiową. Dlatego tutaj no, to tak woli wyjaśnienia, że to były po prostu nieprawdziwe informacje. Zresztą na początku tej sprawy również pewne portale też podawały nieprawdziwe informacje, a później to było trzeba prostować. Ale wracając do pytania, które chciałam zadać, mam takie pytanie, panie starosto, nie wiem, czy pan mi odpowie na nie, ale muszę się o coś spytać. Chodzi o to, że jest ulewa, ostatnio nas nawiedzają takie ulewy, mamy drogę przyszłości, piękna droga powiatowa, no i niestety na tej drodze przy tak dużej ilości, w tak krótkim czasie deszczu tworzą się, no nawet nie można powiedzieć, że kałuże, a nawet takie małe stawy, zwłaszcza w dwóch miejscach na całym odcinku, jadąc od pomnika do ronda, które jest w Parzniewie. I teraz tak, jest taka sytuacja, że no przejeżdża no, samochód, czy osoba, która kieruje samochodem, no ja już wiem, że po prostu muszę skręcić szybciej w prawo, pojechać ulicą Solidarności, na rondzie pojechać dalej do Brywinowa. Są osoby, które po prostu no nie wiedzą, jak głęboka jest ten staw na tej drodze naszej powiatowej, bo niestety kanalizacja tam po prostu nie działa. Tylko mówię, to też jest spowodowane dużą ilością wody, która w tak krótkim czasie spada tutaj na tą drogę. I mam takie pytanie. I teraz tak, osoba mieszkanka powiatu, miałam taką sytuację, wjeżdża w tą kałużę i gubi, że tak powiem, cały przód samochodu, to jest błotnik cały, odpada jej. Tak się zadziało. Szukałyśmy tego błotnika, okazało się tak, ktoś jeszcze w niego wjechał, no bo jak to ugrzęzło w tej kałuży, no to nie było widać, więc sądzę, że niektórzy sobie uszkodzili auto przez ten błotnik. Ktoś go wyjął na ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie wzdłuż tej drogi. No i teraz jest pytanie, czy taka osoba, taka mieszkanka powiatu może, nie wiem, no wnioskować do starostwa, czy do starostwa, to jest droga powiatowa, w sprawie jakiegoś odszkodowania, tudzież, no nie wiem, jak tą sprawę można załatwić? No jest, nie wiem, czy to w ogóle można w ten sposób jakby tutaj pomóc tej osobie, no ale stało się to na drodze powiatowej, no kanalizacja nie działa, no deszczu dużo spadło, fakt faktem, natomiast no zniszczyła sobie samochód, na pewno, znaczy no też mi trudno ocenić, czy bo dlatego, że miała, nie wiem, tak zły ten samochód, czy ta kałuża, opór tej wody spowodował, że to odpadło, nie wiem. Jak mogłabym pomóc takiej osobie? Jak to wygląda? Bo wiem, że drogi powiatowe są ubezpieczone, tylko nie bardzo jakby umiem poruszać się w tych tutaj procedurach. Czy w ogóle jest taka możliwość, czy ja coś mylę? No nie wiem, mogłabym prosić o odpowiedź? Panie starosto, jak mogę, to mógłbym pana wspomóc, ponieważ miałem taką sytuację w Dawidach Bankowych. Pan wspiera.
Magda, więc wygląda to w ten sposób. Witam merytorycznego pracownika starostwa powiatowego. Nie jestem pracownikiem starostwa, ale miałem taką sytuację. Rozwaliłem dwie felgi w Dawidach bankowych przy salonie BMW albo gdzieś tam. Była bardzo taka niesympatyczna dziura i... To są falenty. Co? Falenty. To są falenty. Falenty, przepraszam, dobrze, oczywiście, dziękuję za bardzo proszę. To falenty. Rozwaliłem dwie felgi aluminiowe. No, w samochodzie, który miał 2-3 miesiące. Dobra, i co robiłeś dalej? Trzeba wezwać policję. Policja spisuje protokół i potem oddają do właściciela drogi. I dalsza jakby takaś procedura odszkodowawcza ma miejsce, tak? I jest dalsza procedura odszkodowawcza, bo no, jedną rzeczoznawca uznał, że do naprawy, a druga nowa. Aha. Pani Magda, ja mogę coś dodać? Proszę bardzo. Oczywiście, bo to u mnie było tak, że jedną naprawili, a drugą dali nową. Dziękujemy, tak, Mariusz, poprosimy pana starostę. Kluczowym elementem jest to, że musi być policja lub straż miejska, która sfotografuje sytuację. U mnie była policja. I będzie dowodem na to, że to miało miejsce w tym miejscu i powstała tutaj ta szkoda. Dlatego po czasie, bez udokumentowania szkody w miejscu, o którym mówimy, może być z tym problem, ale niech możemy spróbować zwrócić się do ubezpieczyciela w tej sprawie. Niech pani sfotografuje, no chyba że już naprawiła to, to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast... Panie starosto, bo wie pan, co, mogę panu przerwać? Rozumiem, oczywiście ja tak myślałam, że właśnie należałoby wezwać policję tudzież straż miejską, bo akurat się wychodziłam wyrzucać śmieci na swoim osiedlu i właśnie sąsiadka mówi, słuchaj, nie możesz podjechać, zgubiłam cały przód auta. No i pojechałyśmy. Pojechałyśmy od Skoroszy, bo tam stamtąd jechała z pracy. No i gdzie się znalazło? Na powiatowej przyszłości leżał błotnik cały, dlatego, ale tak faktycznie nie została wezwana policja, to prawda. Mhm. Ale to, że chciałam wiedzieć. To, że się tam znalazł, to wcale nie znaczy, że tam zginął. Aha, no. Nie, ale to koniec żartów. No trzeba to, jeżeli nie naprawiła, to trzeba to sfotografować, przysłać do nas, wskazać też, sfotografować miejsce, gdzie się wydarzyło. Ale dwa słowa w ogóle, tak trochę filozoficznie, o ulicy Przyszłości. Ulica Przyszłości była budowana w szczerym polu. Je tam tak de facto w ogóle żadnej kanalizacji deszczowej, w sensie dalszego odprowadzenia wody. Tam są tylko kratki z odsączaniem wody, czyli takie zbiorniki z piachem, w którym ta woda sobie się zbiera i przesącza się głębiej, mówiąc najprościej w skrócie, bo po prostu nie było innej możliwości przy budowie drogi. I te kratki na normalny deszcz wystarczają, bo one są zrobione rzeczywiście tam bardzo solidnie i z dużymi pojemnikami. Natomiast no, czasami tych zbiorników jest dużo. Ale oczywiście co możemy zrobić? Możemy zarządzić czyszczenie tych kratek i sprawdzenie ich drożności. I to czasem jest znacząco usprawnia odpływ wody i wówczas mam nadzieję, że przy następnej ulewie nie powtórzy się ta sytuacja i po prostu na przyszłość w sytuacji, kiedy wydarza się jakieś wydarzenie, no trzeba mieć dokumentację albo straż miejską, albo policję i wtedy ubiegać się o odszkodowanie. Jesteśmy ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej i sprawa się wtedy załatwia przez ubezpieczyciela. Rozumiem, dziękuję panie starosto. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o głos dla pana Przemysława Siecińskiego. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz i widać. Tak, potwierdzam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak trochę na kanwie tego tematu z zalaniem ulicy Przyszłości, ja chciałem nawiązać do dyskusji z komisji
inwestycji, gdzie dosyć żywo dyskutowaliśmy na temat właśnie tego zagadnienia i wniosku, który myślę, z tego co pamiętam, komisja poparła, aby zabezpieczyć jakieś minimalne środki i w przyszłym roku opracować, taki był wniosek, opracować plan terenów zalewowych i podtopień na terenie naszego powiatu z taką intencją, aby powiat był koordynatorem takich działań, bowiem temat dotyczy szeregu gmin. Miasto Pruszków ma wstępnie tę dyskusję za sobą i myślę, że biorąc pod uwagę to, że te deszcze nawalne się nasilają, w ostatnim miesiącu mieliśmy tych opadów bardzo dużo i w różnych częściach powiatu było widać ich skutki. Mieszkańcy się skarżyli też na korespondencji. Widzieliśmy, że ta sprawa ma wpływ na bieżące funkcjonowanie naszego powiatu i także kierowane są jakieś wnioski, roszczenia. No krótko mówiąc, wydaje mi się zasadne, żeby zacząć od takiego zmapowania skali problemu, a potem przyjrzeć się po prostu możliwym rozwiązaniom. I pytanie do pana starosty, korzystając z okazji, że już ten temat wypłynął na sesji, jakby się zarząd powiatu w tej roli odnajdywał? Czy pan starosta widzi tutaj rolę dla powiatu pruszkowskiego, czy nie? To znaczy, chciałbym prosić, żeby pan doprecyzował, ponieważ mapy zalewowe są przygotowywane i ewidencjonowane od dziesiątek, jeśli nie od setek lat, tylko że dotyczy to terenów zalewowych. Tak. Panie starosto, ja bym doprecyzował, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która powiedziałbym jest dynamiczna i w związku z tym te materiały, które zostały czy były przygotowywane lat temu, no więcej pewnie niż dwa, myślę, że można traktować jako pewne materiały referencyjne. Natomiast taki zwykły przejazd rowerowy właśnie w kierunku Brwinowa, no, pokazał ewidentnie, że rowy, które są wzdłuż ulicy Solidarności są, czy były wtedy, kiedy tam byłem kilka dni temu, były przepełnione. Woda się z niektórych z nich wylewała, z innych, znaczy w ogóle z żadnego z nich się nigdzie nie przelewała. Nie były one przygotowane, moim zdaniem są tak przygotowane, że ta woda nie rozprowadza się nigdzie indziej. Jeżeli jest na przykład wjazd na pole, to pod tym wjazdem nie ma żadnej rury, żadnego przewodu i ta woda w jakiś sposób no, po prostu musi się wylać albo na pole, albo na jezdnię, albo na chodnik, w zależności od tego, gdzie jest niżej. Ja nie chcę tutaj toczyć jakichś długich dywagacji na ten temat. Po prostu pytanie, czy zarząd ten temat widzi go w skali jakby problemu narastającego, czy w związku z tym zarząd podjąłby taką rolę koordynowania tego tematu, bo przed nami prawdopodobnie w horyzoncie najbliższych, nie wiem, 5-10 lat prawdopodobnie stoi, nie wiem, zaprojektowanie, przeprojektowanie, udrożnienie co najmniej istniejących rowów melioracyjnych czy odwodnień, ale także tak jak zauważył jeden z kolegów radnych z Piastowa, jest to problem po prostu bardzo szeroki, bardzo kompleksowy. W grę wchodzi retencja, w grę wchodzi także odbiór tych wód przez de facto tylko jedną rzekę, tak, czyli rzekę Utraty. Także bardzo, bardzo duży zakres tematyczny i bardzo duża praca, ale wydaje mi się, że to akurat powiat powinien się tym wątkiem zająć, jeśli chodzi o koordynację, więc tutaj zabezpieczenie środków wydaje mi się bardzo celowe. Ale no krótko mówiąc, pytanie, czy tak jest, czy zdaniem pana starosty to nie mieści się w kompetencjach powiatu? A to nie jest taka prosta odpowiedź, wie pan, bo temat jest złożony. Nie mówię tego po to, żeby uniknąć odpowiedzi, tylko po pierwsze, jesteśmy niezwykle biednym rejonem, jeśli chodzi o
naprawdę dobrze przygotowane kanalizacje deszczowe. Jest tak, że większość naszych miast jest po prostu jej pozbawiona, że są wykonywane jakieś właśnie tego typu rodzaje, tego typu sytuacje, jak powiedzmy jakieś kratki z odstojnikami, jakieś pośrednie rozwiązania, na przykład przy ulicy, w której mieszkam, całą ulicę traktuje się jako pewnego rodzaju ściek deszczowy, a woda jest zbierana w pobliskim zbiorniku Glinianek. A to, że po drodze jeszcze w międzyczasie ktoś pozakładał na tej ulicy poprzeczne garby do zwolnienia ruchu, sprawia, że w czasie deszczów nawalnych część posesji jest zalewana wodą. Więc jest to kolosalny problem, który niewątpliwie trzeba próbować rozwiązać strategicznie, to znaczy w taki sposób, żeby przygotować plan. Myśmy z panią, znaczy rada, nasza rada uchwaliła taki plan zaleceń do projektowania, w których wskazujemy na konieczność retencji wody. Jest to taki plan, który jest zbiorem zaleceń dla inwestorów w naszym rejonie. Oczywiście na razie nie jest to przymus, jest to po prostu zalecenia. I będziemy rozmawiali o tym ze wszystkimi gminami. Właściwie rozmawiamy już od pewnego czasu, wyszukując miejsc na nowe zbiorniki retencyjne, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, bo przy takim intensywnym poszukiwaniu ziemi do zabudowy mieszkaniowej, znalezienie terenów na retencję jest niezwykle trudne. Natomiast myślimy o tym, staramy się zachęcać naszych partnerów. Oni też to widzą. Myślę, że no, kolosalnym problemem jest w pełni wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych w zakresie stawów w Parku Potulickich, wcześniejszych stawów od lat rybnych w gminie Michałowice, przy szpitalu Tworkowskim, wcześniej w Michałowicach, gdzie wzdłuż Raszynki tworzy się właściwie taki ciąg stawowo-rzeczny, który mógł być przepięknym rejonem ekologicznym i tak się powolutku to staje dzięki ścieżkom rowerowym. Ale brakuje nam rzeczywiście jakiegoś zbiorczego projektu dotyczącego planów całościowego rozwiązania tego problemu. Kiedyś przed laty, kilka lat temu, była próba podjęcia takiego działania we współpracy z powiatem warszawsko-zachodnim i była sprowadzona grupa, znaczy była zaproszona do współpracy grupa specjalistów z Holandii, ale już sama koncepcja wskazała, że koszty zagospodarowania utraty na odcinku samego powiatu pruszkowskiego to będzie suma rzędu 700 milionów złotych, co sprawiło, że przy ówczesnej niemożliwości pozyskania dodatkowych środków na to, sprawiło, że ten temat zamarł, ale ta koncepcja jest. I próby działania w tym zakresie cały czas są i były i myślę, że będą, ponieważ jest to, no wszyscy widzimy, jak wygląda sytuacja w momencie deszczy nawalnych, jak słabo jesteśmy do tego przygotowani. Na pewno z dnia na dzień tego nie zrobimy, ale musimy się do tego powoli przygotowywać, rozwiązując, myślę, że przede wszystkim udoskonalając i rozwijając sieć kanalizacji deszczowej, bo to jest i bardzo, bardzo słaba strona naszej infrastruktury.
Bardzo dziękuję. Ad vocem pan Andrzej Kurzela, poproszę. Mam problem z połączeniem się, ale chyba głos chyba słychać. Tak, udało się słychać wyraźnie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, problem jest niesamowicie ważny, ale jest tak wielowątkowy, że trudno ad hoc dyskutować kompetentnie na ten temat. Ja proponuję, żeby poświęcić temu nawet jedną sesję, bo to na pytanie pana radnego Siecińskiego, czy powiat powinien się takimi sprawami interesować, to moja odpowiedź jest oczywiście, że tak. Mało tylko, nie tylko powiat, oczywiście gminy się już dawno tym interesują, ale powinien się również interesować tym marszałek, do którego należy, no, najważniejsza rzeka w naszym powiecie i praktycznie większość gmin naszego powiatu leży w zlewni rzeki Utraty, bo nawet Raszynka wpada do Utraty. Przecież i widzimy, co się dzieje, jeżeli, jak wygląda Raszynka, jeżeli są jakieś intensywne opady deszczu. Natomiast problem wymaga całkowicie nowego spojrzenia, bo dotychczas presja mieszkańców była taka, żeby zakopać rurę, tą rurą odprowadzić wodę bezpośrednio do Utraty albo, no, co w troszeczkę lepszym wykonaniu, do zbiornika retencyjnego. Natomiast dzisiaj spojrzenie na to jest takie, że ta woda w dużej części, w większej części powinna pozostać tam, gdzie opada. Także na pewno nie będzie już powrotu do, bo w terenie miejskim trudno sobie to wyobrazić, żeby były rowy chłonne czy rowy odparowywalne. Ale trzeba będzie pomyśleć o rurach perforowanych na pewno. Trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby gdzieś na tych terenach znaleźć miejsce na to, żeby ta woda mogła się gromadzić i normalnie wsiąkać w grunt, bo paradoks polega na tym, że pomimo intensywnych opadów następuje pustynnienie niektórych terenów. W związku z tym trzeba wszystko zrobić, żeby tę wodę zatrzymać w jakiś sposób na miejscu, bo zarazem występuje deficyt wody. My tego na tej sesji na pewno nie rozstrzygniemy. To trzeba rozpracowywać w wydziale, trzeba rozpracowywać na komisjach, na sesję przyjść z jakimiś propozycjami już bardzo konkretnymi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, podzielam to zdanie. Proszę pan Przemysław Sieciński, ad vocem. Ja również podzielam to zdanie. Na pewno w 5 minut tematu nie omówimy. Bardzo się cieszę na zapowiedź specjalnej sesji, na której będziemy mogli się tym tematem zająć i bardzo się cieszę na pracę w komisjach. Pewnie pomysłów jest wiele. To mogą być kwestie związane z zachętami dla mieszkańców, dla małej retencji ze strony miasta, czy pewnie miasta bardziej niż powiatu. To mogą być kwestie związane ze zmianą podejścia do utwardzania gruntów na posesjach, czy kwestie właśnie rowów. Ale nie. Zgoda. Tylko powiem, że no, zgadzam się i w pełni przytakuję, że powiat od tej sytuacji, która jest i się pogarsza, nie może uciekać. To jest jak najbardziej temat, którym Rada powinna się zająć. Także bardzo serdecznie zachęcam do włączenia się w, no, przynajmniej próbę rozwiązania tego problemu, zanim będzie jeszcze większy, bo jednak tu nie możemy pozostawać w bezczynności. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko słóweczko ad vocem. Gminy realizują już programy małej retencji, dofinansowując budowę zbiorników na posesjach, przy czym każda z gmin robi to w swój sposób. O ile wiem, w gminie Pruszków można uzyskać dofinansowanie do 5000 zł, natomiast w gminie Michałowice do 900 zł. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Coś już się dzieje, nie jest to skoordynowane, każdy ma swoje uwarunkowania. Na pewno wymaga to jeszcze dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kolejną, pan Przemysław Sieciński. Ja tylko szybciutko, że właśnie spodziewałbym się tutaj pewnej roli koordynacyjnej powiatu. Są konwenty i tak dalej. Warto część tego czasu wykorzystać między innymi na pewną koordynację i jakoś działać razem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos dla pani
Moniki Sawickiej. Bardzo dziękuję. Ja tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przeklasnąć temu pomysłowi na dodatkową sesję, bo temat jest o tyle ważki, że niestety nie unikniemy tego w przyszłości, że ta pogoda będzie coraz bardziej nieprzewidywalna. Ostatnio mieliśmy sesję wyjazdową, w czasie której było gradobicie w pewnych terenach Pruszkowa, na pewnych obszarach prawie nikogo nie dotknęło, a były takie tereny na Żbikowie i jeszcze w innych miejscach, gdzie ludziom zrobiło spore szkody. Natomiast sama osobiście po ostatnim ulewnym deszczu z ulicy Powstańców zbierałam tablice, które utknęły po prostu po ulewie, bo tam się też zbiera woda na wysokości tam kwiaciarni. I takie mapowanie, takie w naszym tego słowa rozumieniu nie ustawowym, można by było przeprowadzić nawet we własnym zakresie. Ja liczę na to, że taka sesja się odbędzie specjalna poświęcona temu tematowi, gdzie my sami będziemy mogli też wskazać takie miejsca, które są naprawdę newralgiczne w tych momentach, kiedy ten deszcz jest na tyle ulewny, że studzienki nie są w stanie go odebrać. A liczę też na to, że te zbiorniki retencyjne będą powstawały, bo one mogą być tylko wartością dodaną do naszego terenu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan starosta ad vocem. Zachęcam Państwa do bieżącego ewidencjonowania tych miejsc poprzez zgłaszanie je do wydziału, do starostwa, do Wydziału Inwestycji Drogownictwa. Mamy odpowiednie służby, które w momencie powstania takiego kryzysu dopilnują, ażeby przeczyścić okoliczne zbiorniki albo okoliczne kratki, które usprawnią to. Czasami to może być po prostu wyleczenie problemu w jednym z takich newralgicznych miejsc, chyba na ulicy Długiej, gdzie od lat było to zalewane, po prostu głębokie czyszczenie wykazało właśnie tablice rejestracyjne zgromadzone w tej kratce. Ich usunięcie znacząco poprawiło sytuację. Więc na bieżąco proszę to zgłaszać. Oczywiście oprócz sesji planowego zbierania informacji można to realizować na bieżąco. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos dla pani Aurelii Zalewskiej. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja z zadowoleniem wysłuchałam pana starosty to, co przed chwilą, do czego nas zachęcał, żebyśmy zgłaszali te miejsca i właśnie chciałam już nie tyle dopytać, co zgłosić zalewane skrzyżowanie ulicy Pruszkowskiej z ulicą Czeremchy w miejscowości Granica. Być może w przyszłości otrzymam też informacje, jakie są wyniki takiego czyszczenia studzienek, czy one właśnie były powodem takiego zalewania ulicy i nawet sąsiednich ulic, czy też trzeba będzie tutaj wprowadzić jakieś dodatkowe działania inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos dla pani Magdaleny Bejer. Dziękuję panie przewodniczący. Ja już nie miałam zabierać głosu, ale właśnie niestety muszę zabrać głos, bo otrzymałam wiadomość na prywatnym messengerze od pana Dariusza Wieteski, który napisał do mnie: pani Magdaleno, proszę o szybkie sprostowanie wypowiedzi z Rady Powiatu o tym, że ujawniłem pismo w sprawie radnego Sierackiego. Uniknie pani oficjalnych pism i przeprosi. Zatem muszę się do tego odnieść, no bo ewidentnie ten pan mieszkaniec Raszyna, osoba bardzo aktywna politycznie, wspierająca zresztą pana przewodniczącego, która się rozpisywała zarówno na temat autorów pisma, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, naprawdę nie chciałam do tego wracać, no ale muszę się do tego odnieść, no bo tu pan do mnie cały czas koresponduje, no przepraszam, jestem zaskoczona, ale muszę to powiedzieć, panie przewodniczący, bo pan mnie straszy. Ale nie mówię o panu. Czemu pan mi przerywa? Chcę tylko powiedzieć pani, że być może pani myli osoby. Nie, mogę panu pokazać. Mogę screeny panu przesłać. Pan do mnie napisał i kazał mi sprostować moją wypowiedź. Ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że poruszyła pani
no, jego osobę, która nie brała udziału w tej sprawie. Mogę dokończyć swoją wypowiedź, a później pana opinię usłyszeć, bo tak się składa, że akurat dokładnie pamiętam, zresztą są, mam na to też dowody oczywiście, że ten pan zajmował się również komentowaniem, publikowaniem różnych komentarzy na temat jakby pana sprawy, panie przewodniczący, i dlatego to nazwisko przytoczyłam, ale prostując i żeby ten pan zrozumiał, co ja powiedziałam, że pismo wypłynęło z biura rady, zanim radni je otrzymali. Nie mówiłam o tym, że ktoś je, nie wiem, nielegalnie powziął, no chyba nielegalnie właściwie, może mogłam tak powiedzieć. Natomiast tak powiedziałam i to chciałam powiedzieć i to woli sprostowania. Ja wiem, że chodzi panu o radnego, prawda? To pan chciał powiedzieć. No właśnie myli pani osobę. No właśnie, ja wiem o tym. Ale... Tak, wiem. Myli pani po prostu osoby, powiedziała pani, że nie, ten pan również właśnie był bardzo zaangażowany w pana sprawę i dlatego powiedziałam jego nazwisko. Ale konkretnie użyła pani sformułowania, że ta osoba ujawniła konkretne informacje, a nie była zamieszana. Ta słowa cały czas mieliła te informacje, cały czas z tego pisma, proszę pana. Że pani, ja uważam, ja też uważam i podzielam, że tutaj jak gdyby się pani myli, natomiast no, jeśli pani nie chce skorzystać z dobrej woli pana Dariusza, to już jest pani sprawa. To jest pani. Co to znaczy, przepraszam, panie przewodniczący? No, użyła pani jego imienia. Co to znaczy, że ja nie chcę skorzystać z czyjejś dobrej woli? No chyba pan się trochę zagalopował, panie przewodniczący. O czym pan do mnie mówi teraz? Pan mi jako radnej udzielił głosu, a pan w dyskutanta się zamienia. Proszę pani, chciałem, żeby pani po prostu skorzystała z dobrej rady, a mianowicie użyła pani imienia i nazwiska, czym naruszyła być może pani jak gdyby tutaj ustawę, którą sama mi pani zarzuciła. Czy mogę prosić o wyłączenie? Bardzo dziękuję. Proszę pani, otrzymała pani wiadomość. Rzeczywiście uważam, że pani nadużyła tutaj jak gdyby informacji, dlatego że to nie ta osoba ujawniła to pismo. To są dwie różne osoby. I tylko tyle w temacie. To jest pani decyzja. Tutaj pan Darek się wykazał dobrą wolą. To, co pani zrobi, to jest pani decyzja. Chciałem po prostu panią uprzedzić, że po prostu pomyliła pani osoby. I przypisała pani nie tej osobie, jak gdyby tą czynność, która jest, myślę, że dość poważną rzeczą. Pan Grzegorz Kamiński, ad vocem, bardzo proszę. Ja tylko mam taką prośbę, bo niedawno żeśmy rozmawiali o deszczu, o zapchanych kanałach, a teraz rozmawiamy o panu z Raszyna, no, żeby nadać jakiejś takiej powagi Radzie i temu, o czym rozmawiamy i nie sprowadzać tego do jakichś przepychanek osobistych. Taka moja prośba, bardzo proszę o to. Pani Magdaleno, bardzo proszę. Z czym mnie słychać? Tak, słychać pani. Dziękuję. Panie przewodniczący, no ja tylko skomentuję to ostatnie zdanie, że akurat osoba, która z tej rady zrobiła to, co zrobiła na jednej z sesji, powinna naprawdę zamilknąć i rzeczywiście może ta refleksja powinna spojrzeć w lustro i sobie to powiedzieć i się do tego zastosować. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że to pan przewodniczący dzisiaj złamał zasady RODO, o czym mówił pan prawnik, to jest po pierwsze. A po drugie, nie twierdzę, że pan Dariusz Wieteska ujawnił pismo. To pismo ujawnił pan przewodniczący osobom trzecim, swoim obrońcom z Raszyna, zanim radni je otrzymali. Tyle. Proszę odsłuchać, również pani mi zarzuca pewną rzecz w tym momencie. Nie wiem, to proszę formalnie się... I kolejna sprawa, którą chciałbym powiedzieć, imię, nazwisko nie jest daną osobową, a co możemy sobie wyczytać z ustawy, bardzo proszę, i odsyłam do ustawy. Pan Grzegorz Kamiński, ad vocem. Niestety muszę się jeszcze odnieść do tego, kto co robił z rady i tylko przypomnę pani Magdalenie Bejer, pani radnej, że pani przez ponad rok robiła z rady, no takie po prostu historie się działy. I broniła pani pewnego układu, który w szpitalu już niestety nie jest. Także raczej powinna się zająć tym, w jaki sposób pani funkcjonowała w kontekście obrony szpitala i pewnych osób, a nie zwracać mi uwagę, że ja na jednym z posiedzeń akurat odniosłem się do tego, co pani tak naprawdę zaczęła wobec mnie, jeżeli chodzi o sprawy prywatne. Wydaje mi się, że gdyby pani przeanalizowała dokładnie wszystkie posiedzenia rady dotyczące szpitala, również te, które państwo zwołaliście w trybie dodatkowym i to, co pani się wypowiadała na temat wspaniałej pani księgowej, wspaniała pani dyrektor i w tym momencie jakby zderzyła z rzeczywistością, to będzie pani miała odpowiedź dla samej siebie, bo ja tą odpowiedź już mam i nie muszę jej formułować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę o zakończenie tej dyskusji, ona nic nie wnosi. Pani Magdaleno,
proszę o głos. Co pani? Proszę włączyć mikrofon. Panie przewodniczący, odnosząc się do tego, co pan powiedział, to my słyszeliśmy odpowiedź pana mecenasa i to już jest pana problem z tym, co pan dzisiaj zrobił. Natomiast zawsze, będąc już drugą kadencję w tej Radzie, będę broniła ludzi szpitala powiatowego i będę realizowała te zadania z pełną starannością i sumiennością. Ja mam nadzieję, że pan Grzegorz Kamiński, jako sędzia i prokurator w tej sprawie, a kiedy właśnie prokurator i sędzia w tej sprawie się wypowiedzą, powie może inaczej, bo jak na razie, drogi panie, to odpowiednie służby zajmują się pewnymi tematami, a nie pan jest tu sędzią w tej sprawie. Panu się mylą role i nie pan jest od tego, aby oceniać moją pracę. Pan jest od tego, żeby pracować za publiczne pieniądze jak najbardziej rzetelnie. A dobrze wszyscy wiemy, że pan to robi, wykonuje źle. Co więcej, brak pana kultury osobistej nie przykryją żadne pana słowa. Proszę pani, ja bardzo bym prosił bez tych wycieczek osobistych. Na koniec już zamykam listę dyskusyjną w tym momencie. Informuję panią i odsyłam do ustawy w kwestii RODO, imię i nazwisko niezdaną osobową, a pan prawnik mówił o zupełnie innej rzeczy. Proszę sobie odsłuchać, jeśli pani tego do końca nie zrozumiała. Zamykam tym samym punkt 15 i przechodzę do punktu 16. Informuję, że kolejnym punktem porządku są komunikaty przewodniczącego Rady Powiatu. Informuję, że kolejna sesja Rady Powiatu planowana jest na 19 października bieżącego roku. Przypominam, że do środy 15 września możemy składać wnioski do budżetu powiatu na 2022 rok. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy brali aktywnie udział w akcji Narodowego Czytania Moralności pani Dulskiej. Bardzo dziękuję serdecznie za państwa aktywność. Tym samym zamykam punkt 16 i przechodzę do punktu 17, w którym w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 36. sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego. Bardzo dziękuję państwu za udział. Życzę dobrego wieczoru, miłego, do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. 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 Dobranoc.